i Robert Świdnicki. Czy się odbędą, to za chwilę się przekonamy, dlatego że cały czas Państwo widzą, jaka jest w Danii wojens pogoda. Przedwczoraj padało, wczoraj padało, dzisiaj rano również dość obfite opady deszczu. Przestało padać wprawdzie na kilka godzin przed zawodami, ale teraz znów deszcz jakby nabrał rozpędu i to, co Państwo widzą, mokry tor. I jeżeli zawody się nawet odbędą, to będą przebiegały w takich oto fatalnych warunkach atmosferycznych. Nie wszyscy brali udział w treningu. To właśnie jest efekt tej pogody. Nie wszystkie ekipy, które tutaj przyjechały, brały udział w sesji treningowej. Polacy, trójka naszych, Tomasz Golob i Jacek Golob, jego brata, także Robert Dados w komplecie stawili się na treningu. Widzą Państwo kałużę. Michał, jak sądzisz, czy w takich warunkach te zawody się odbędą? Ja mam nadzieję, że zawody się odbędą, bo Ole Olsen i współorganizatorzy, a więc Duńska Federacja Żużlowa, chcą doprowadzić te zawody do tego, żeby się odbyły, żeby ktoś odjechał z wojens z tytułem drużynowego mistrza świata. Zresztą, jak pokazują te obrazki, które przed chwilą widzieliśmy, daje się jeździć po tym torze. No, tyle tylko, że na takich mini motocyklach żużlowych to wszystko jest ok. Niewielka masa motocykla, niewielka waga zawodnika, stąd te motocykle, te mini motocykle dość swobodnie nawet się po torze poruszają. Ale jeśli wyjadą prawdziwi żużlowcy, no to może być zupełnie inna sprawa. Amerykanie na przykład wcale nie jeździli wczoraj na treningu, po prostu chcieli sobie odpocząć. Podobnie Szwedzi. Hans Nielsen, dla którego, jak sam powiedział, to ostatnia szansa na złoty medal w drużynowych mistrzostwach, kolejny złoty medal w drużynowych mistrzostwach świata i w ogóle na 23. złoty medal w jego karierze żużlowej, dokładał wielu starań, żeby zapoznać się z torem i żeby wiedzieć, w jakich warunków w dniu dzisiejszym można oczekiwać. No ale po tym z kolei, jak ostrożnie porusza się ten motocykl wożący ładną dziewczynę na tor, możemy domniemywać, że rzeczywiście warunki na torze są, o właśnie, bardzo, bardzo trudne i to będzie raczej takie ślizganie się na torze niż jazda na prawdziwej żużlowej nawierzchni. Ale widzimy, że ta dziewczyna wiozła tablicę z napisem wyścig pierwszy, a więc prawdopodobnie te zawody za chwilę się rozpoczną. Możemy rzeczywiście mieć do czynienia z tym, że zawody rozpoczną się bez tradycyjnej prezentacji, bez całego tego ceremoniału, który towarzyszy każdym zawodom z cyklu Grand Prix, czy zawodom rangi Mistrzostw Świata. Otwiera się brama do parkingu, na razie zjeżdża ten mini motocykl, no ale taśma maszyny startowej jest już rzeczywiście przygotowana. Pytanie tylko, czy to zaczną się prawdziwe zawody, czy też odbędzie się dodatkowa próba toru. No za chwilę zobaczymy. Pora powiedzieć o tym, kogo zobaczymy dzisiaj, jeżeli te zawody odbędą się zgodnie z planem. W mistrzostwach drużynowych dziś wystąpią Amerykanie, Czesi, Szwedzi, Węgrzy, Niemcy, Duńczycy i Polacy. W drużynowych mistrzostwach nie ma Anglików i Australijczyków. Jest to pokłosie awantury, jaką wywołało zastosowanie w 1996 roku podczas właśnie drużynowych mistrzostw świata po raz pierwszy nowego rodzaju opon bez nacięć. Niechętne zmianom ekipy Anglii, Danii, Szwecji przysłały wtedy ekipy rezerwowe, a Amerykanie w ogóle wycofali się z tamtych mistrzostw świata. Stąd w bardzo łatwy sposób tytuł mistrzowski zdobyli wtedy, a było to w 1996 roku, przypominam, w Diedenbergerze, polscy żużlowcy. Rok temu w Pile znów zabrakło Australii, Anglii i USA, ale z kolei Szwedzi i Duńczycy wystawili najsilniejsze składy. W tym roku dołączyli do Szwedów i Duńczyków, jeżeli chodzi o wystawienie tych silnych zespołów Amerykanie, ale wciąż nie ma Anglików i Australijczyków. Aby wystartować, musieli oni wziąć udział w pierwszej fazie eliminacji, to oczywiście skutek nałożonych na te zespoły sankcji za bojkot, co nie za bardzo tym zespołom się opłacało. Ponadto rodzime federacje nie miały pieniędzy, aby za ich start zapłacić. Duńczycy, którzy, jak wiadomo, zdobyli tytuł mistrzowski w Pile przed rokiem, bronią dzisiaj tego tytułu. Polacy rok temu wywalczyli tytuł wicemistrzowski. Brąz przypadł Szwedom. I oto za chwilę rozpocznie się pierwszy wyścig. Drużynę amerykańską
reprezentują Billy Hamill i Greg Hancock, a więc teoretycznie najsilniejszy z możliwych składów, jakie Amerykanie są w stanie wystawić. Ale to była ciekawa sytuacja. Przed chwilą właśnie zawodnik, który będzie jeździć z numerem drugim, a więc Billy Hamill, podparł swój motocykl na tym prawym haku, jak się to popularnie określa. I okazało się co, że tor wprawdzie jest mokry, ale jest bardzo twardy, bo ten hak w ogóle prawie nie wbił się w nawierzchnię toru. Mówiłem o tym, kto reprezentuje Amerykanów, oczywiście Greg Hancock, Billy Hamill, Czechów w tym podstawowym składzie. Dwóch osób reprezentują Antonin Kasper i Marian Hiroud, Szwedów Tony Rickardson, Jimmy Nielsen, Węgrów Zoltan Adorian i Sándor Tihanyi, Niemców Robert Barth i Gerd Ries, Duńczyków Hans Nielsen i Brian Karger, no i oczywiście Polaków, bracia Golobowi. A oto pierwszy wyścig, pojedynek amerykańsko-czeski, Hancock, Kasper, Hamill i Hiroud. Nie ulega dla nikogo wątpliwości, że to Amerykanie są w tym wyścigu wielkimi faworytami. Nic dziwnego. Billy Hamill to wicemistrz świata indywidualny z ubiegłego sezonu. W 96 roku był mistrzem świata. Greg Hancock, mistrz świata z ubiegłego roku. W 96 roku trzecie miejsce w cyklu Grand Prix. W tym sezonie obydwu Amerykanom nie wiedzie się najlepiej. Zajmują po 5 rozegranych eliminacjach mistrzostw świata 5. i 6. miejsce. Obaj mają po 61 punktów. No ale z pary Czechów tylko Antonin Kasper uczestniczy we wszystkich Grand Prix i to jako jeździec z tak zwaną dziką kartą. Ruszyli pierwszy bieg i popatrzmy, czerwony i niebieski kask, to Amerykanie już są na czele z numerem 3. Antonin Kasper został daleko z tyłu, a jeszcze dalej jest Marian Hiroud, który wprawdzie jest zawodnikiem nie najgorszym, co pokazał w Debreczynie podczas finału kontynentalnego indywidualnych mistrzostw świata. W przyszłym sezonie zaprezentuje się w serii Grand Prix, bo taki awans uzyskał, ale ten pierwszy wyścig pokazuje, jakie kolosalne problemy mają zawodnicy, którzy nie ruszą dobrze ze startu. Bardzo sprytnie jadą Amerykanie, którzy nie przeszkadzają sobie wzajemnie. No i nic, trudno się temu dziwić, bo przecież oni ze sobą nie walczą. Pokrywają całą szerokość toru, jeden za drugim na dystansie, na prostej, natomiast obok siebie jadą na łukach. W ten sposób nie dopuszczają do tego, żeby zachlapać sobie okulary, czy wizjer, czy jak tam jeszcze nazwiemy tę osłonę na oczy. No, mamy problemy techniczne z przekazem, ale o już, są Amerykanie. W niebieskim kasku to jest Billy Hamill i Greg Hancock w kasku czerwonym, mijają linię mety na pierwszym i drugim miejscach. Potem Antonin Kasper, a jako ostatni Marian Hiroud. Gratulują sobie nawzajem Amerykanie i słusznie, bo przecież dobrze ruszyli i pewne 5 punktów dla Amerykanów, tylko 1 punkt Czechów. A więc w konfrontacji amerykańsko-czeskiej 5-1 na korzyść reprezentacji USA. I teraz wypada przypomnieć to, co powiedział szef tej reprezentacji, a mianowicie, jeśli nie wygramy złotego medalu, to lepiej, żebyśmy się w ogóle nie byli urodzili. To jest miarą tego, jak poważnie do tego startu podchodzi Federacja Amerykańska, coach drużyny, no i sami zawodnicy także. A teraz popatrzmy na powtórkę startu. Dobrze wyszli obydwaj Amerykanie, i jadący w czerwonym kasku Greg Hancock i w niebieskim Billy Hamill, wyraźnie lepsi od Czechów w pierwszym łuku, i właściwie już ten pierwszy łuk zadecydował o wszystkim, bo potem zachlapane okulary pary czeskiej i nie było szansy na to, żeby odrobić straty poniesione w pierwszym łuku. Oto jeszcze raz wyniki. Billy Hamill 3 punkty, Greg Hancock 2 punkty, Antonin Kasper punkt, Marian Hiroud bez punktu. Oznacza to, że Amerykanie prowadzą 5-1 i mają komfort psychiczny przed następnymi wyścigami. Zresztą Amerykanie, tak jak powiedział Michał, liczą tutaj na złoto. Podobnie liczą na złoto Szwedzi, ale w przypadku Amerykanów jest to ostatnia szansa na zrehabilitowanie się za dość słaby sezon. Jak wiadomo, są to mistrz i wicemistrz świata. Nie idzie im w Grand Prix, zajmują teraz miejsce mniej więcej ex aequo 5., 6., a wiadomo, że liczyli tutaj na medale. Ten wyścig pokazał, że ten tor doprowadzi do tego, że nie będzie wielkiej walki na torze, tylko zwycięży ten żużlowiec, ci żużlowcy, którzy świetnie wyszli na starcie, prawda? Rzeczywiście, zwłaszcza, że tor jest krótki, ma tylko 300 metrów długości. Jeśli dobrze ruszy się ze startu, to natychmiast można mieć przewagę nad rywalami. Jeśli natomiast na starcie ktoś się zagapi, to w takich warunkach, przy tak mokrej nawierzchni, niesamowicie trudno jest odrobić te straty poniesione na starcie. A więc dobrze ruszyć ze startu, potem zjechać do krawężnika i ile sił pomykać do przodu, nie dać się dogonić rywalom. To jest hasło przede wszystkim dla naszych reprezentantów, dla Polaków. Ale Polaków zobaczymy dopiero w czwartym biegu.
Ale oto mamy już drugi wyścig i wielkich faworytów od razu. Oto pojedynek szwedzko-węgierski na torze pierwszym Tony Richardson, na drugim Zsoltán Adorján, na trzecim w kasku niebieskim Jimmy Nielsen i na ostatnim torze zewnętrznym w kasku żółtym Sándor Tihanyi. A więc tutaj znów powinniśmy widzieć na czele dwóch Szwedów i oni powinni tutaj zdobyć 5 punktów i podobnie jak Amerykanie z maksymalnym dorobkiem punktowym rozpocząć te mistrzostwa. No, czy to się potwierdzi? Za chwilę się przekonamy. Jedno jest pewne, że jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa świata, to Richardson jest pierwszy, Nielsen jest drugi. I wszystko wskazuje na to, że między sobą rozstrzygną sprawę tytułu mistrzowskiego, chociaż wielu uważa, że sprawa tytułu mistrza świata, indywidualnego mistrza świata na ten rok jest już rozstrzygnięta i że bezapelacyjnym mistrzem może być tylko jeden żużlowiec, to znaczy Tony Richardson. Jeśli chodzi o parę węgierską, to niewątpliwie bardziej utytułowany jest Zsoltán Adorján, chociaż obaj zawodnicy węgierscy to już dość starzy zawodnicy. No i powtarza się sytuacja z pierwszego wyścigu. A i pierwszy jest upadek w czerwonym kasku. Tony Richardson został wypchnięty na zewnętrzną przez jadącego w kasku żółtym Sándora Tihanyiego. Nie sądzę, żeby to było działanie celowe, ale takie przypadki mogą się zdarzać. Proszę popatrzeć. Wyjeżdża daleko na zewnętrzną Tihanyi. Już przewidywał tę sytuację Richardson, ale o właśnie, przewraca się Richardson, uderzony przez Tihanyiego. Decyzja sędziego Węgra, bo to trzeba podkreślić, sędziuje ten zawody pan István Dorago z Węgier. Pewnie nie będzie mogła być inna jak wykluczenie Tihanyiego z tego wyścigu, ale jakie to będzie miało skutek dla całości kości i dla jakości dalszej jazdy Richardsona. No zobaczymy. Na razie bardzo przyjacielski gest. Proszę popatrzeć. Sprawca upadku Richardsona odwozi tego, którego sfaulował, do parkingu. Tihanyi odwozi Richardsona do parkingu, no i takich sytuacji jak ta nie chcielibyśmy oglądać więcej, ale one mogą się zdarzać, bo zawodnicy w ferworze walki odkręcą nieco za mocno ten kurek gazu, czy manetkę gazu i zerwanie przyczepności tylnego koła może doprowadzać do zgoła nieoczekiwanych zachowań motocykla i zawodnika podczas jazdy na łuku. Tu godzi się jeszcze jedno przypomnieć, że im lepiej wyszkolony technicznie zawodnik, im płynniej potrafiący operować manetką gazu i dźwignią sprzęgła, tym większą ma szansę na powodzenie w tych zawodach rozgrywanych w tak trudnych warunkach. Co więcej, musimy Państwu zasygnalizować jeszcze jedną rzecz. Taką mianowicie, że zbliżają się do wojen potężne chmury, że te ulewy, które były tutaj wczoraj, wcale nie zakończyły się jeszcze. Tu była inspekcja toru przed chwilą, mogliśmy to widzieć, Duńczyków z Hansem Nielseniem na czele. A tu czyszczący bardzo istotną część ciała, tak, dla zawodnika jeżdżącego na żużlu. To jest Tony Richardson. Myślę, że dawno już Szwed nie znalazł się w tak solidnej, błotnej kąpieli. No a dlaczego on tak pieczołowicie czyścił swoje siedzenie? No bo przez właśnie tę część ciała zawodnik ma dość istotny, bardzo ważny kontakt z motocyklem. Owszem, trzyma go rękami, całymi ramionami dociska do toru, ale też właśnie balans ciałem i kontakt z motocyklem jest także, i to w dużej części, związany z tą częścią ciała, którą tak pieczołowicie Tony Richardson czyścił. Błotna kąpiel pewnie nie zdarzyła mu się już dawno. Z trudnością możemy rozpoznać, że to właśnie ten znakomity Szwed. Piąty numer startowy na jego plastronie. I popatrzmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Pierwszy łuk, mocny, szeroko brany przez Tihanyiego i Richardson był bezradny. On widział zbliżającego się Tihanyiego, ale nic nie mógł zrobić, żeby spróbować mu uciec. A, i tu przy okazji jest jeszcze jedna rzecz bardzo widoczna. Tor jest twardy po wewnętrznej, natomiast tu bliżej bandy jest już znacznie bardziej grząski. I okazuje się, że mamy niespodziankę, że jednak Sándor Tihanyi nie został wykluczony. Zresztą zanosiło się na to, gdyż on cały czas siedział na motocyklu, a więc widać było, że był gotowy do walki. Widocznie sędziowie uznali, że po prostu wina leży po stronie tego toru.
Możliwe, tak, oczywiście. Wypadek w pierwszym łuku zawsze budzi wiele dyskusji. Najwyraźniej węgierski sędzia, podkreślam, węgierski sędzia István Dorago nie doszukał się winy Tihaniego w tej kolizji na torze. A więc raz jeszcze Nielsen, potem w kasku białym jest Adorian, potem w kasku czerwonym Richardson i w kasku żółtym Tihani. Nielsen i Richardson zamienili się torami. To Richardson powinien startować z pierwszego pola startowego, ale to jest dozwolone w mistrzostwach drużynowych, jakich jesteśmy świadkami. I znów para szwedzka na czele. Wyraźnie daleko z tyłu zostali Węgrzy i będziemy pewnie musieli tylko czekać, aż ten bieg się zakończy, bo o żadnej nawiązaniu jakiejkolwiek walki na torze najprawdopodobniej nie będzie tutaj w ogóle mowy. A więc niebieski kask to Jimmy Nielsen, kask czerwony Tony Richardson. Jadą sobie spokojnie z przodu, Węgrzy jadą za nimi. No to jest piękny pokaz jazdy parami, w przypadku Szwedów zwłaszcza, no ale niewiele to ma wspólnego ze ściganiem się na żużlu. Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy w Wojens są fatalne warunki pogodowe. Oczywiście no, nikt nie ma wpływu na to i nie może sobie dowolnie regulować czy zamawiać pogody na tę czy inną imprezę, czy to w żużlu, czy w jakimkolwiek innej dyscyplinie sportu. No ale takie są fakty. A więc podwójne zwycięstwo Szwedów, Richardson przed Nielsenem, potem Zoltan Adorian na trzecim miejscu, a Sándor Tihanyi na miejscu czwartym. A więc podobnie jak Amerykanie w konfrontacji z Czechami, tak Szwedzi w walce z Węgrami odnoszą podwójne zwycięstwo. A więc drużyny, które spodziewane były jako no, mocne zespoły w tym finale, nie zawodzą. Jeszcze raz mamy powtórkę tego biegu, wyraźne, zdecydowane zwycięstwo Szwedów, świetne wyjście ze startu obu szwedzkich żużlowców. Węgrzy daleko w tyle, a więc mamy wynik 5-1 i Szwecja jest drugim zespołem po Amerykanach, którzy mają komplet punktów jak na razie. Oczywiście my wszyscy czekamy na Polaków. Polacy wystartują w wyścigu czwartym, a więc ostatni. Ich rywalem będą Amerykanie, którzy jak wiemy są w komfortowej sytuacji, gdyż swój pierwszy mecz, pierwszy pojedynek wygrali z Czechami, podobnie jak Szwedzi, wysoko 5-1. I jeszcze raz popis znakomitej jazdy, no już nowokrewanego mistrza świata na 98 rok, Toniego Richardsona. Richardson, Nielsen, Adorian, Tihani, a za chwilę kolejni faworyci na starcie, mowa o Duńczykach, Duńczycy spotkają się z Niemcami, a w barwach Danii, wiadomo, multimedalista Hans Nielsen, który ma już na koncie 22 medale różnych kategorii, liczy na 23 swój medal właśnie w tych mistrzostwach. Wiadomo, będzie już kończył powoli karierę. A więc pojedynek duńsko-niemiecki. Na torze pierwszym zobaczymy w czerwonym kasku Roberta Bartha z Niemiec. Obok niego Hansa Nielsena. Dalej pojedzie Gerd Ries na torze trzecim. I ostatni w kasku żółtym na zewnętrznym torze Brian Karger, a więc tu znów należy się spodziewać, no mimo wszystko, zwycięstwa Duńczyków 5-1. Wiadomo, znają swój tor, jeżdżą tutaj często. Zarówno Karger, jak i Nielsen, a przecież Karger właśnie tutaj w Wojens był brązowym medalistą Mistrzostw Świata par z 93 roku. A więc czerwony kask i niebieski to zawodnicy Niemiec, biały i żółty to Duńczycy. Karger na pierwszym miejscu w pierwszym łuku, Nielsen nieco zaspał, ale za ostro, za mocno pojechali w pierwszym łuku Niemcy i przesadzili po prostu. Pojechali hen daleko na zewnętrzną, cudem niemal uniknęli upadku i zderzenia się i w ten sposób otworzyli drogę Hansowi Nielsenowi do wyjścia na drugą pozycję. Ładnie jedzie Karger. Nielsen ciaśniej, tuż przy krawężniku. No i co? Właściwie mamy powtórkę z rozrywki, chociaż z mizernej rozrywki chyba, bo powtarza się sytuacja z poprzednich wyścigów. Dobrze technicznie, doskonali na starcie zawodnicy, ruszają i zostawiają henda w daleko w tyle tych, którzy są słabsi tego dnia, chociaż i nie tylko tego dnia. No, między tą parą, Kargerem i Nielsenem, a parą niemiecką, Barthem
i Riesem jest kolosalna różnica. To można było się przekonać o tym, choćby w tych imprezach z cyklu Grand Prix, w których niemieccy zawodnicy startowali, a było to w Poking podczas Grand Prix Niemiec. Pewne i łatwe zwycięstwo pary duńskiej. Karger pierwszy 3 punkty, Nielsen drugi 2 punkty, potem 1 punkt tylko dla drużyny Niemiec. A teraz popatrzmy, jak do tego doszło, bo tutaj już start nie był tak jednoznaczny. Karger owszem wjechał pierwszy w pierwszy łuk, ale nie było miejsca na złożenie się dla Nielsena. Natomiast w tej powtórce widać raz jeszcze, a pewnie zobaczymy to i w kolejnym ujęciu kamery, że to o właśnie w czerwonym kasku jadący Robert Bart utrudnił swojemu partnerowi jazdę, ba, niewiele brakowało, a po prostu wyrzuciłby go z toru. Skorzystał na tym Hans Nielsen, który zauważył, jednak co doświadczenie, to doświadczenie, zauważył, że trudności mają właśnie z pokonaniem łuku zawodnicy Niemiec. Zjechał sobie spokojnie do krawężnika, a potem wyjechał już na prostą na drugim miejscu. Jeszcze raz widzimy, tym razem popis zespołowej jazdy Duńczyków. Brian Karger, Hans Nielsen, Duńczycy komplet 5 punktów, Gerd Ries i Robert Barth. Miejsce trzecie, czwarte, 1 punkt. A za chwilę wielkie emocje z udziałem naszych zawodników. Tomasz Golob, Jacek Golob. Wiadomo, były kontrowersje, dlaczego Jacek Golob, dlaczego Robert Dados. Mówiło się o tym, że powinni jechać uczestnicy Grand Prix na te mistrzostwa. Piotr Protasiewicz, Sebastian Ułamek. Mówiło się też o Rafale Dobruckim, ale przecież wiadomo, Jacek Golob jest mistrzem Polski seniorów na ten rok. Robert Dados jest zarówno mistrzem świata juniorów, jak i mistrzem Polski juniorów. Zawody w Pile oglądaliśmy w pięknym stylu. Robert Dados wygrał te zawody i dziś, choć jest zawodnikiem rezerwowym, to w każdej chwili może do walki przystąpić, gdyż na razie podstawowymi zawodnikami naszego zespołu są Tomasz Golob i jego brat Jacek. O tym, jak potrafią ze sobą współpracować na torze, mogli się Państwo przekonać, oglądając transmisję w wizji meczu ligowego pomiędzy Unią Leszno i Jutrzenką Polonią Bydgoszcz. Oj, skąd znamy tę historię? Zmienia motocykl Tomasz Golob. No, widać w ostatniej chwili doszedł do wniosku, że ten motocykl numer jeden, na którym wyjechał na tor, nie spełni jego oczekiwań. To są drobne niuanse, to są sprawy, dla przeciętnego śmiertelnika w ogóle niezauważalne. Dlaczego zawodnik decyduje się na zmianę motocykla? Najprawdopodobniej w którymś momencie Tomasz Golob, kiedy już znalazł się na torze, doszedł do wniosku, że dziwnie, że inaczej niż by oczekiwał, reaguje dźwignia sprzęgła. A może po prostu usłyszał coś niepokojącego w warkocie silnika na średnich obrotach, czy może na obrotach wyższych. Na razie popatrzmy. Tomasz Golob startuje z pierwszego pola startowego. Obok siebie ma w białym kasku Grega Hancocka. Potem Jacek Golob z trzeciego pola startowego i Billy Hamill w kasku żółtym z pola czwartego. A więc Polacy to kaski czerwony i niebieski. Tomasz Golob czerwony, Jacek Golob niebieski. Amerykanie kask biały i kask żółty i ruszyli. Amerykanie znają ten tor, a Polacy jeszcze nie. Jacek Golob walczy o jak najlepszą pozycję. Jacek Golob jest na miejscu drugim, nie, traci drugą pozycję na rzecz Billy Hamilla. Jeszcze próbuje przedzierać się Tomasz Golob. Teraz tylko Tomasz Golob będzie ścigał Amerykanów i czy mu się to uda. Okazuje się, że jednak można walczyć na tym torze. Tomasz Golob ściga Hamilla i Hancocka. Jest tuż za Billy Hamillem, ale czy uda się? Czy uda się ten pościg? Proszę zwrócić uwagę, jakby osuszyła się nieco nawierzchnia o mniej więcej 2 metry od wewnętrznego krawężnika. No nie, jednak to nie będzie możliwe. Chyba już zrezygnował nieco Tomasz Golob. Amerykanie są bezpieczni w przodzie. I Hamill, i Hancock jadą tuż obok siebie. Zasłaniają swoimi motocyklami cały niemalże tor, bo hen daleko po zewnętrznej nie ma sensu ich atakować. Golob przyjeżdża na miejscu trzecim. Tomasz Golob, Jacek Golob na miejscu czwartym, a podwójne zwycięstwo odnoszą znowu Amerykanie. A więc ich determinacja, o której mówili wcześniej, i
no, wielka wola zdobycia Mistrzostwa Świata w jeździe drużynowej potwierdza się także i w tym występie. Tutaj ze startu Jacek Golob wyruszył bardzo dobrze. Miał po wewnętrznej tylko jadącego w białym kasku Grega Hancocka. Hancock słusznie, zgodnie z wszelkimi zasadami walki na żużlu w pierwszym łuku, wywiózł nieco Jacka na zewnętrzną. Próbował się tam wcisnąć jeszcze przy krawężniku Tomasz Golob, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to właśnie Tomasz Golob zaspał nieco tutaj na starcie. W pierwszym łuku był ostatni i mimo iż Jacek pięknie tam walczył przy wyjściu z łuku, to jednak na końcu tej przeciwległej prostej dał się wyprzedzić Billy Hamilowi, no a potem ustąpił pola także młodszemu, ale bardziej utytułowanemu bratu. A więc fatalny początek Polaków, tylko jeden punkt. Jaka różnica między Polakami a Amerykanami? Greg Hancock, Hamil, 3 punkty, 2 punkty, w sumie 5. Polacy, 1 punkt. Amerykanie po dwóch wyścigach mają już 10 punktów. Za nami 4 wyścigi, przed nami 5, a więc to będzie pojedynek czesko-szwedzki. Spotkamy się po przerwie. Robert Sitnicki i Michał Bunio zapraszają na żużlową transmisję na żywo z 18 rundy pierwszej ligi pomiędzy Polonią Piła i Apatorem Toruń. To ostatnie spotkanie ligowe w tym sezonie i oba zespoły znalazły się w grupie play-off w rozgrywkach o Mistrzostwo Kraju. Polska Liga Żużlowa na żywo tylko w Wizji 1. W niedzielę o 16:00. Już w następny piątek w Twojej wizji bezpośrednia relacja z walk bokserskich z udziałem Polaków. Atrakcją wieczoru będzie walka Darena Szalejącego Byka Korbeta z groźnym Izeakiem Malungu w wadze lekko-ciężkiej. Komentować dla Państwa będą Grzegorz Kalinowski i Jerzy Kulej. Początek transmisji o 22:00 w Twojej wizji. Niezwykła seria wzięta prosto z życia. Rekonstrukcja autentycznych wypadków. Bezgraniczna odwaga i bohaterstwo. Dramatyczne sceny pełne napięcia i niepewności, czy uda się uratować ludzkie życie. Słynny serial 999 w każdą sobotę o 19:00. I ruszył bieg piąty. Jadą Czesi i Szwedzi. Czesi w kaskach czerwonym i niebieskim, Szwedzi w białym i żółtym. I już widzą Państwo sytuację na drugim łuku. W żółtym kasku Jimmy Nielsen na czele, ale gdzie jest Tony Rickardson? Tony Rickardson dopiero trzeci. Natomiast rozdziela parę szwedzką. Nie, Rickardson już jest na drugim miejscu. A więc jednak potwierdza się, że w takich trudnych warunkach, na takim grząskim torze, na mokrym, na śliskim torze, ale jednak dość przyczepnym, decyduje i przygotowanie motocykla, ale także zdecydowanie samego zawodnika do szybkiej jazdy i podjęcie pewnego ryzyka. Jeśli ma się to wszystko, jeśli ma się także znakomitą technikę, to jedzie się na czele. Tak jak to pokazuje teraz para szwedzka. Jimmy Nielsen, kask żółty, i Tony Rickardson, kask biały. Czesi zostają coraz dalej w tyle. Jeszcze próbuje jechać za parą szwedzką Antonin Kasper w kasku czerwonym, natomiast Marian Jiroud został hen daleko z tyłu. A więc znowu potwierdzają się w roli faworytów Szwedzi. 3 punkty Jimmy'ego Nielsena, 2 Tony Rickardsona, 1 punkt dla Antonina Kaspera, Marian Jiroud, który w przyszłym roku jeździć będzie w serii Grand Prix i będzie uczestniczyć w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata, w tym biegu nie punktował. Ale proszę popatrzeć, pierwszy łuk i
na czele Nielsen, ale wyjechał nieco za daleko na zewnętrzną Tony Rickardson i znalazł się na miejscu czwartym. Musiał potem gonić, no i udało się przedrzeć. Tu właśnie jest moment, kiedy dość bezpardonowo zaatakował, a może po prostu wystraszył tylko Jurota. Przedam się Rickardson na miejsce trzecie, no a potem udało mu się także wyprzedzić Antonina Kaspera. Mamy wyniki. Jimmy Nielsen, Tony Rickardson, komplet punktów 5. Antonin Kasper, Marian Jurot zamykali stawkę, zdobyli jeden punkt w ten oto sposób. Ten bieg zakończył się wynikiem 5-1, a więc Szwedzi mają już komplet 10 punktów, a Czesi tylko dwa razy zdobyli po jednym punkcie. Za nami wyścig piąty, a przed nami szósty. Pojedynek outsiderów, czyli tych zespołów, które zdobyły do tej pory po jednym punkcie, a więc Węgrów i Niemców. W zespole węgierskim pojadą Zoltán Adorján i Sándor Tihany, a w niemieckim Robert Barth i Gerd Ries. Oczywiście, jeżeli trenerzy obu zespołów nie wstawili któregoś z rezerwowych zawodników. No, w przypadku Węgrów to byłoby trudne, bo nie zgłosili trzeciego zawodnika w drużynie. Jest tylko Adorján i jest Sándor Tihany. Natomiast jeśli chodzi o ekipę niemiecką, to oprócz Roberta Bartha i Gerda Risa zgłoszony został także Matthias Kröger. No ale ten zawodnik niczym specjalnym się nie wyróżnia, chociaż i jego partnerzy, a więc Barth i Ries także. A jednak jest zmiana, jest Kröger za Risa. No i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Kröger jedzie w kasku żółtym i proszę, para niemiecka jest na czele. A więc w białym kasku Robert Barth, potem jest Kröger, Matthias Kröger w kasku żółtym. Dopiero za nim podążają Węgrzy, a więc w czerwonym kasku Zoltán Adorján i jako ostatni jedzie Sándor Tihany. Duża, duża przewaga prowadzącego ten bieg Roberta Bartha, za nim jedzie Matthias Kröger, a jeszcze dalej para węgierska. No. Takie zawody to nie są niczym interesującym, chociaż możemy domniemywać, że w dalszej części, jeśli tylko nie spadną dodatkowe porcje dżdżu na tor, to może ten tor pozwoli na nieco więcej walki. A więc bieg zakończony z podwójnym zwycięstwem ekipy niemieckiej. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Roberta Bartha. Kröger zajmuje drugie miejsce, zdobywa 2 punkty, Adorján 1 punkt i Tihany bez punktów. A teraz popatrzymy, jak do tego doszło. Dobry start Bartha w kasku białym. Ładnie też przepchnął się na drugie miejsce Kröger. Miał problemy w pierwszym łuku Zoltán Adorján. Nie mógł złamać motocykla, złożyć maszyny do wirażu. Ale tu najlepszy niewątpliwie start miał Barth, który po 30 metrach już był o dobre 2, może nawet 3 długości motocykla przed pozostałymi rywalami. Kröger bardzo ładnie się tutaj spisał w pierwszym łuku. No i mieli powody do gratulowania sobie nawzajem zawodnicy niemieccy. A więc dobra zagrywka taktyczna drużyny niemieckiej. Komplet punktów. Robert Barth 3, Matthias Kröger 2, Adorján punkt, Sándor Tihany po raz kolejny bez punktu. A to oznacza, że Niemcy poprawili swoją sytuację diametralnie, gdyż mają już w sumie 6 punktów. Teraz z kolejne emocje związane z polskimi zawodnikami. Żeby liczyć się w walce o jakieś czołowe pozycje, Polacy muszą tutaj zdobyć więcej niż ten 1-2 punkty. Będzie to trudne. Dlaczego? Otóż rywalem Polaków w wyścigu 7 będą Duńczycy. Duńczycy, którzy w pierwszym wyścigu w pojedynku z Niemcami zdobyli komplet 5 punktów. W zespole duńskim oczywiście Hans Nielsen i Brian Karger. Tu nie może być mowy o jakichkolwiek zmianach, natomiast w zespole polskim wciąż Tomasz Golob. I jego brat Jacek. Polacy w kasku czerwonym i niebieskim, a Duńczycy w żółtym i białym. No i zobaczymy. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że bardziej
doświadczeni, jeżeli chodzi nawet o starty w drużynówce, są Duńczycy. Hans Nielsen w drużynówce zdobył aż 16 medali, w tym 10 złotych, a Brian Karger dwa razy był mistrzem drużynowym świata. Jeżeli chodzi o Polaków, to tylko Tomasz Golob raz zdobył tytuł mistrzowski. Ale Jacek Golob był w drużynie, która zdobyła srebro w 90. bodaj piątym, czwartym, czwartym. W 97, a więc rok temu też. No w tych kadłubowych jeszcze mistrzostwach bez tych najsilniejszych ekip. Tym niemniej Jacek Golob jest zawodnikiem świetnym, podobnie zresztą jak jego brat. Może pozostawał zbyt długo w cieniu swojego młodszego brata, w cieniu Tomasza Goloba, ale ten zawodnik naprawdę potrafi jeździć, potrafi walczyć. Może też Polacy wyciągnęli wnioski z nieudanego startu w pierwszym swoim wyjeździe na tor, co było w biegu czwartym przeciwko Amerykanom. Teraz już znają ten tor, no ale rywali też mają nie lada. Tomasz Golob, kask czerwony, Jacek Golob, kask niebieski i tym razem Polacy są na czele. Czy uda się dowieść te dwa pierwsze miejsca do mety? Nie, został nieco z tyłu Jacek Golob. Rozdziela naszych zawodników Hans Nielsen, który jedzie w kasku białym, ale Tomasz Golob pewnie nie pozwoli sobie odebrać zwycięstwa, przepraszam. Jacek Golob jest na miejscu czwartym. Czy zostanie zepchnięty na piąte? Tak, na miejscu trzecim, na czwarte miejsce spada. Niestety. Nie chciałem tego powiedzieć wcześniej, ale Jacek Golob jakby nie potrafi sprostać zadaniu w tych najtrudniejszych momentach. Wtedy, kiedy trzeba jeździć przy jakby zwiększonej odpowiedzialności za wynik, za każdy start, za każdy najmniejszy nawet błąd. Teraz można by domniemywać, że motocykl Jacka Goloba nie spisuje się najlepiej. Tomasz Golob hen daleko w przodzie, za nim Hans Nielsen, jeszcze dalej Brian Karger, a Jacek Golob niestety jedzie ostatni. A więc 3 punkty przywiezie do mety Tomasz Golob, niewątpliwie świetny jego indywidualny start, natomiast kompletnie zawiódł Jacek. No szkoda, ale cieszmy się zwycięstwem Tomasza Goloba i jego 3 punktami. 2 punkty dla Hansa Nielsena, 1 dla Briana Kargera i Jacek Golob bez punktów. Popatrzmy, jak do tego doszło. Dobry start z pierwszego pola startowego Tomasza Goloba. Bardzo dobry także start z trzeciego pola startowego jego brata, Jacka. Jakby opóźnił nieco złamanie motocykla i wjazd w ten pierwszy łuk. Jacek Golob. Teraz Tomasz jest już pierwszy. Tutaj z kolei chyba jakby nie zrozumieli się. Jakby za blisko było to tylne koło motocykla Tomasza Goloba. O właśnie, tu jest ta walka, bratobójcza walka, powiedziałbym, w pierwszym łuku. Bezradny wydaje się spoglądać na to, co robi Tomasz Golob. Jego brat Jacek nie mógł po prostu, wjechał na tę bardzo grząską część toru Jacek Golob i mógł tylko bezradnie odprowadzić wzrokiem oddalającego się Tomasza Goloba. Co więcej, Jacka zaatakował Hans Nielsen i wyprzedził go. Oj, proszę, nie tylko nasi zawodnicy mają problemy na tym torze. Nieco odciążone przednie koło natychmiast uniosło się w górę. Tu chyba raz jeszcze ta sytuacja. O właśnie, a któż to robi? To Hans Nielsen, wielki profesor z Oxfordu. Jemu także zdarzają się i takie momenty, które no, z jednej strony mrożą krew w żyłach, a z drugiej strony świadczą o tym, jak trudno utrzymać się w dobrej dyspozycji na tym torze. Obie drużyny wzbogaciły swój dorobek o 3 punkty, z tym, że oczywiście lepiej jak na razie wychodzą na tym Duńczycy, bo w sumie mają 8 punktów. Polacy z dorobkiem 4 punktów po swoich dwóch wyścigach zajmują na razie 5 miejsce, wyprzedzają tylko Czechów i Węgrów. No, mówiliśmy przed startem do pierwszego wyścigu, że tutaj raczej ci, którzy wygrają start, będą się liczyć. Później będzie ta walka na torze mniej interesująca, no ale jak widać, Jacek Golob nie radzi sobie zupełnie z tym torem. No i ten, kto nie potrafi do takich warunków się przystosować, ten nie może tutaj myśleć o sukcesie. Co to oznacza? Oznacza to, że być może Marek Kroskiewicz, trener naszego zespołu, w następnym trzecim wyścigu, a będzie to pojedynek z Niemcami, bardzo ważny, wystawi Roberta Dadosa. Ale przed nami wyścig 8 i wielkie wydarzenie, bo o to walczą zespoły, które zgromadziły komplet punktów. Amerykanie ze Szwedami, a więc znów pojedynek Grega Hancocka i Billy'ego Hamilla z Tonym Richardsonem i Jimmy Nielsenem. Po raz trzeci widzimy te zespoły w akcji. Greg Hancock w czerwonym kasku, Billy Hamill w niebieskim, Szwedzi w kaskach jasnych, Richardson w białym, Jimmy Nielsen w kasku żółtym. A ponieważ właśnie zawodnicy są bardzo uchlapani tym błotem z toru, no nie, ci akurat
wyczyścili się bardzo szybko i są w dobrej kondycji, jeśli chodzi o czystość strojów. Ale warto rzeczywiście zapamiętać. Drużyna Stanów Zjednoczonych ma kaski czerwony i niebieski, Szwedzi, Tony Rickardson biały i Jimmy Nielsen żółto-czarny. I zamienili się torami, zamienili się polami startowymi Rickardson z Jimmym Nielsenem. Rickardson pojechał na zewnętrzny tor, na czwarte pole startowe. Jimmy Nielsen jest na drugim polu startowym. Jeśli chodzi o Amerykanów, to Hancock w kasku czerwonym na pierwszym polu startowym i Hamill na drugim. Odjechał spod maszyny startowej Tony Rickardson. Jakby chciał zyskać nieco na czasie. Jeszcze ostatnie czynności zabezpieczające linkę sprzęgła prezentował nam tutaj Hamill. Taka mała zapinka, ale może to być bardzo potrzebne, bo jeśli zajdzie potrzeba użycia sprzęgła w całkiem nieoczekiwanych okolicznościach na torze, no to to może mieć decydujące znaczenie. Próbuje zmusić zawodników do ustawienia się tuż przy taśmie maszyny startowej. Greg Hancock odjechał na moment, powtórzył jego manewr Jimmy Nielsen. No i za chwilę przekonamy się, która z tych par okaże się lepsza. Kask czerwony i niebieski to Amerykanie. I podzielili się. W tej chwili na czele jest Jimmy Nielsen. Jimmy Nielsen, za nim w kasku niebieskim Billy Hamill. Rozglądają się Amerykanie, szukają Tony Rickardsona. W tej chwili taka jazda dawałaby 3 punkty jednej drużynie i 3 punkty drugiej. Rickardson wyraźnie zawodzi. Nie udał mu się start z czwartego pola startowego. Jedzie daleko za Amerykanami. Ci z kolei wściekle atakują jadącego na czele Jimmy'ego Nielsena. Jimmy Nielsen, potem Billy Hamill w czerwonym kasku na trzecim miejscu jedzie Greg Hancock. Ale proszę popatrzeć, Jimmy Nielsen jest daleko w przodzie. Nie pozwala się Amerykanom zbliżyć nawet do siebie. Nie ma mowy o tym, żeby nawiązali z nim bezpośredniej walki. Musieliby czekać na defekt motocykla Jimmy'ego Nielsena. Błąd Rickardsona, który jakoś dziwnie w ogóle siedzi na tym motocyklu. Dziwnie jedzie. Nie wiem, czy to awaria sprzętu, czy po prostu za bardzo chciał dogonić rywali Tony Rickardson, ale nie, to po prostu niemożliwe. On przecież nie traci głowy nawet w najtrudniejszych momentach, a więc pewnie coś dziwnego stało się z motocyklem Rickardsona. Może dowiemy się o tym później. Raz jeszcze powtórka startu. Świetne wyjście ze startu Jimmy'ego Nielsena. Jego żółto-czarny kask był przed rywalami już w pierwszym łuku. Próbował z nim walczyć po zewnętrznej jadący Billy Hamill, ruszający z trzeciego pola startowego. Teraz popatrzmy na to, jak startował Tony Rickardson. Tak, najczęściej używany ten pas nawierzchni przy zewnętrznym ogrodzeniu na pewno nie utrudnił, ułatwił tutaj Rickardsonowi startu. Tam jest najbardziej grząsko, najbardziej miękko. Zagrzebało się tylne koło, które powinno wypchnąć cały motocykl jak najmocniej do przodu. Tutaj jakby zdziwieni nieco byli Amerykanie, gdzie jest Rickardson? A Rickardson był już w tym drugim łuku hen daleko za nimi. Jak ubrać się na mecz koszykówki? Oto nowy główny trener, pani Eddie Franklin. Zdobyć popularność? I znaleźć sposób na olbrzymy. Eddie w sobotę o 21:00. Już w najbliższy czwartek, wieczór wielkich sportowych emocji. Relacja z Pucharu Zdobywców Pucharów w twojej wizji. O 20:00 bezpośrednia relacja z meczu pomiędzy Herenveen a Miką Wronki. O 22:00 Chelsea zmierzy się z Helsingborg. A o 23:00 w Wizji 1 najciekawsze fragmenty pucharowych zmagań w programie Wielki Mecz. A więc jesteśmy po 8 wyścigu. Przypomnę, Szwedzi z Amerykanami podzielili się punktami po 3 punkty. W tej chwili oni prowadzą, mają w sumie po 13 punktów i w ogóle prowadzą w całym turnieju. Daleko za nimi 8 punktów Duńczycy, Niemcy 6, Polacy na 5. miejscu z dorobkiem 4 punktów.
A przed nami teraz wyścig dziewiąty, pojedynek outsiderów, Czechów i Węgrów, a więc drużyn, które do tej pory zgromadziły tylko po 2 punkty. Kasper Jiroud to Czechy, zespół czeski, a Zoltan Adorian, Sándor Tihanyi to zespół węgierski. No i te zespoły tutaj z pewnością będą walczyć o punkty, ale i tak w tym turnieju większej, znaczącej roli nie odegrają. No tak, ale z drugiej strony, jeśli któryś z tych zespołów odniesie wyraźne zwycięstwo nad rywalem, jeśli na przykład wygrają Węgrzy i to 5-1, to mogą utrudnić naszej drużynie zadanie. No tak, wprawdzie, nasze marzenia są zupełnie inne, nasze oczekiwania są inne. No właśnie, marzenia kibiców to oczywiście Mistrzostwo Świata. Natomiast jak chodzi o zadania, jakie przed polską ekipą postawił Marek Kraskiewicz i jak sądzę, jest to wykładnia tego, czego oczekiwali od naszych zawodników ich szefowie, czyli Główna Komisja Sportu Żużlowego, wcale nie były takie wielkie. Od pojechać bez obciążeń, bez wielkich zobowiązań, natomiast pojechać dobrze, no, godnie to może za duże słowo, ale ciekawie zaprezentować się w tym turnieju. Adorian kask czerwony, Tihanyi kask niebieski, ale w przodzie jest para czeska. Kasper w kasku białym i Jiroud w kasku żółtym. Teraz Jiroud wyjeżdża przed Kaspera. Kasper nie rezygnuje z objęcia przewodnictwa, przodownictwa właściwie w tym biegu i jest. Kasper pierwszy, Jiroud drugi, potem w czerwonym kasku Adorian na miejscu trzecim, a hen daleko za pozostałymi zawodnikami jedzie Sándor Tihanyi, jakby po prostu z daleka obserwował to, co dzieje się na torze przed nim. Czesi spokojni chyba o wynik w tym biegu. Kasper, no może nie całkiem spokojnie, bo jednak jego motocykl szarpany jest i miotany na wszystkie strony, no ale tak się dzieje z pozostałymi zawodnikami także. To proszę zwrócić uwagę, że dotychczas nie wyjechał ani razu ciągnik na tor, że nie było równania toru. Może jest to przemyślana robota Ole Olsena i jego partnerów. Tor jest bardzo mokry, ale jednak dosyć twardy. Potworzyły się tym niemniej dość głębokie kolejny, co nie ułatwia, ba, wręcz utrudnia jazdę, zwłaszcza na wirażach. A więc bieg zakończony, Kasper wygrał, drugi przyjechał Jiroud, Adorian trzeci, a czwarty Tihanyi. Powtórka startu i już w pierwszym łuku para czeska daleko w przodzie. Tu sprytnie pojechał Jiroud, zjechał do krawężnika. No ale nie było przed kim uciekać, właściwie nie było z kim walczyć. Niewątpliwie Kasper ruszył najlepiej, Jiroud już po pierwszych kilkudziesięciu metrach miał także wystarczającą przewagę nad parą węgierską, że mógł sobie pozwolić na ten manewr zjazdu do krawężnika. Tu widzimy Rika Gundersena, znakomitego żużlowca duńskiego sprzed lat, byłego mistrza świata. No a Czesi dzięki tym zdobytym pięciu punktom mają w sumie już 7 punktów, a Węgrzy w sumie tylko 3. Oczywiście na drużynowych mistrzostwach świata żużel się nie kończy. Przed nami w przyszłości kolejne transmisje, pojutrze Liga, zawody żużlowe z Piły, a za tydzień, 18 września, Grand Prix z Bydgoszczy. A przed nami, oto klasyfikacja jeszcze. Amerykanie i Szwedzi 13 punktów, Duńczycy na miejscu trzecim 8, ale przed nami jakże ważny wyścig 10. Pojedynek polsko-niemiecki, jakże ważny dla nas. Musimy tutaj wygrać 5-1, aby chociażby Niemców, którzy mają 6 punktów, wyprzedzić. A więc Golobowie kontra Robert Bart i Gert Ries. Tym razem Polacy w kaskach białym i żółtym. I Tomasz Golob jest na czele, ale mamy zmianę. Już nie jedzie Jacek Golob, lecz z numerem 21 w charakterystycznym białym stroju. W żółtym kasku Robert Dados. Robert Dados, indywidualny mistrz świata juniorów na żużlu, ten tytuł wywalczył w Pile. Pięknie walczy z Robertem Bartem i Dados przedarł się na trzecie miejsce. Aj, defekt, czy też zagapienie się Roberta Dadosa.
defekt. Dados został, niestety nie sprostał jego motocykl tym trudnym warunkom panującym na torze. Tutaj najmniejsza, jeśli taka kropla padnie w okolice układu zapłonowego motocykla, to natychmiast cała ta maszyneria przestaje działać. Tomasz Golob samotnie walczy z dwójką Niemców na torze. Oczywiście Golob jest bezpieczny dość daleko w przodzie, ale też dość wolno się porusza. Teraz jeszcze jakby w takim mini triumfie uniósł nieco przednie koło do góry, no i przejechał linię mety jako pierwszy. No i cóż z tego, Tomasz Golob wygrał ten bieg, natomiast Robert Dados, który zastąpił Jacka Goloba, nie przywiózł punktów, a więc zamiast wysokiego zwycięstwa, którego mogliśmy się spodziewać, porównując umiejętności zawodników, mamy tylko 3-3 w tym biegu, w pojedynku Polski z Niemcami. Tu Tomasz Golob po przejechaniu kilkudziesięciu metrów spojrzał w prawo, sprawdził, gdzie są rywale i raz jeszcze powtórka z innego ujęcia. Dobrze ruszył Robert Dados, chociaż zjechał nieco do wewnętrznej, został z tyłu za rywalami. Tutaj z kolei Tomasz Golob musiał bardzo uważać na jadącego w kasku niebieskim Gerda Risa. No ale wyższość Tomasza Goloba nie podlegała najmniejszej dyskusji. Jak na razie dla polskiego zespołu punkty zdobywa tylko i wyłącznie Tomasz Golob. Mówiło się o tym, że oczywiście wysyłając Jacka Goloba, Roberta Dadosa, miały się obawy, czy ci zawodnicy sprostają wymaganiom. No wiadomo, jednym tylko Golobem nie zdobywa się medali w drużynowych mistrzostwach świata. Ale co ciekawe, w ogóle pod uwagę brany był jeszcze Sebastian Ułamek do składu reprezentacji Polski. Natomiast nie był brany pod uwagę i chyba słusznie Piotr Protasiewicz, któremu po prostu Marek Klaskiewicz, szef reprezentacji, postanowił dać trochę czasu wolnego, trochę relaksu, trochę odpoczynku. Ale po tym, co pokazał Robert Dados w tym pojedynku z Niemcami, po tym, co pokazał w jednym z wiraży, na którym wyprzedził Roberta Barta, no wydaje się, że to jednak on w tych następnych wyścigach powinien bronić barw Polski. Ale przed nami wyścig już 11. Tak. 11 i równie ważny pojedynek, tym razem Amerykanie kontra Duńczycy, a więc Hancock Hamill kontra Nielsen i Karger. Amerykanie mają 13 punktów, prowadzą wraz ze Szwedami, a Duńczycy tych punktów mają 8. No i ciekawe, jak tutaj potoczy się ta walka. Czy Amerykanie pójdą za ciosem i powiększą znacznie swój dorobek, czy też Duńczycy, którzy też marzą tutaj o tytule, poradzą sobie z Amerykanami? Ja mam nadzieję, że wygrają Duńczycy, bo wtedy cała rywalizacja będzie ciekawsza. Jeśli Billy Hamill i Greg Hancock, którzy w tym wyścigu jadą w kaskach białym i żółtym, wygrają, no to nie będzie po prostu najciekawiej. Za to jeśli wygrają Duńczycy, a powinni, bo Brian Karger, który zna ten tor znakomicie i który odnosił tutaj sukcesy, w ogóle jest zawodnikiem duńskich torów, no to Karger zna ten tor, a Hans Nielsen również jest doskonały, zwłaszcza w wojens. No to wszystko przemawia za nimi. A więc Hans Nielsen, pierwszy pole startowe, kask czerwony, Karger, niebieski kask, trzecie pole startowe, a i jakiś tłok i pada, wypchnięty przez Hansa Nielsena, pada na tor jadący w białym kasku Greg Hancock. Greg Hancock, popatrzmy jak do tego doszło. Tam było po prostu bardzo ciasno. Wszyscy cztery ruszyli równo. Pięknie zresztą uniesione o 20 cm nad powierzchnię toru przednie koła trzech przynajmniej motocykli. Tutaj było chyba lekkie popchnięcie motocykla Hancocka w wykonaniu Hansa Nielsena, ale też trzeba przyznać, że było tam tak ciasno, że trudno było złożyć się i bezpiecznie przejechać ten łuk w takiej ciasnocie. O właśnie! Tak, no nie, tutaj wyraźnie popchnięty został Hancock, ale to znów nie było takie nie, to wyraźne pchnięcie. Nie powinien być chyba wykluczony z tego
powtórzonego wyścigu Hans Nielsen. Mi się no wydaje. Jeśli wcześniej sędzia pan István Dorago nie wykluczył Sándora Tihanyego za to, jak najechał innego żużlowca, to tym bardziej nie powinien w tym przypadku wykluczać z powtórzonego biegu 11 Hansa Nielsena. Nie, to chyba po prostu niemożliwe. Natomiast musi chwilę potrwać, aż zawodnicy wyjadą powtórnie na tor, przynajmniej ci, którzy zjechali do boksu, a zwłaszcza Greg Hancock, którego motocykl nieco jednak ucierpiał. A tu proszę popatrzeć, jak pieczołowicie czyszczona jest obręcz przedniego koła motocykla Briana Cargera. Tak, każde źdźbło tego luźnego materiału z toru powoduje, że koło zacznie drgać, że nie będzie prowadzić się motocykl tak dobrze, jak powinien. Tu z kolei taki mały deflektor, właściwie osłona łańcucha, ona musi też być dobrze przymocowana, żeby z kolei drobiny nawierzchni z toru nie dostały się w zęby tej zębatki znajdującej się w tylnym kole. Raz jeszcze w bardzo trudnej sytuacji postawiony Greg Hancock przewraca się tutaj, jakby zrezygnował od razu z dalszej jazdy, zamknął gaz Hans Nielsen w kasku czerwonym, no i bieg został wkrótce potem zatrzymany, a za chwilę zostanie powtórzony, jak sądzimy, w pełnym składzie zawodników. Oto Hans Nielsen, wspaniała kariera żużlowa, nieco już w gorszej formie, jakby nie tak dziarski, nie tak ryzykujący jak kiedyś, ale co też warte chyba podkreślenia i przypomnienia, częściej niż w poprzednich sezonach wdający się w jakąś ostrą walkę, częściej także faulujący niż to miało miejsce jeszcze kilka sezonów temu Hans Nielsen. No i wytłumaczenie jest właściwie tylko jedno. W przeszłości słynął z piorunujących startów. Teraz już nie zawsze udaje mu się tak dobrze ruszyć spod taśmy. Jeśli już na pierwszych metrach zyskiwał przewagę i jechał hen daleko przed rywalami, no to wtedy nie miał z nimi żadnych problemów. Teraz, jeśli nie ruszy ze startu tak dobrze, jak to bywało, no to próbuje różnymi znanymi sobie sztuczkami, a zna ich naprawdę wiele, robić to, co może, żeby przepchnąć się do przodu, żeby zdobywać punkty, żeby nadal pokazywać się z jak najlepszej strony. No, ale to już nie te czasy, kiedy czarował wszystkich i zachwycał Hans Nielsen. Powtórzony wyścig 11, pary Danii i Stanów Zjednoczonych, czerwony kask Nielsen, biały Hancock, niebieski Carger, żółty Hamill. A więc sędzia nie dopatrzył się faulu ze strony Hansa Nielsena i za chwilę powtórzony bieg 11. Zobaczymy, dla kogo okaże się zwycięski. Tym razem para amerykańska w przodzie. I Hancock, i Hamill są lepsi od Duńczyków. Carger na miejscu czwartym, Nielsen trzeci, a para Hancock i Hamill w przodzie. No więc nie zrażeni tym, co zdarzyło się w pierwszym starcie do 11 wyścigu, Amerykanie radzą sobie znakomicie. Proszę, jakaż ulewa nad torem w Danii, ale oto Hans Nielsen zaatakował bardzo, bardzo ostro, postawił wszystko, wydaje się, na jedną kartę. Jeszcze jeden atak Nielsena, tym razem zjechał już do krawężnika, po wewnętrznej próbował atakować, nie udało się. Nadal dwaj Amerykanie w przodzie, ten desperacki atak Hansa Nielsena nie przyniósł mu powodzenia. Carger w tej stawce się nie liczy, w tej walce w ogóle nie uczestniczy. Jedzie o dobrych kilkanaście, a może kilkadziesiąt metrów z tyłu i koniec wyścigu. Podwójne zwycięstwo Amerykanów, Hans Nielsen na miejscu trzecim, Brian Carger, na którego bardzo tutaj liczono, w ogóle w tym wyścigu jakby nie uczestniczył, nie próbował nawet walczyć. Raz jeszcze start. Za wysoko podniesione przednie koło motocykla Hansa Nielsena. Skontrolował sytuację Greg Hancock, spojrzał, gdzie są rywale, zobaczył tuż obok siebie na torze partnera Billy Hamilla i to pozwoliło amerykańskiej parze
na piękną jazdę na dystansie. Tu jeszcze był ten moment, kiedy zaatakował zupełnie niespodziewanie. Jak Desperat, Hans Nielsen. On był przez moment na drugim miejscu, ale nie złożył się tak dobrze do wirażu, jakby należało tego oczekiwać. Wyjechał daleko na zewnętrzną, za szeroko pojechał w tym łuku. No i stracił tę drugą pozycję na rzecz Grega Hancocka. No a potem nie był w stanie już powtórnie, skutecznie zaatakować. Ale swoją drogą mamy do czynienia tutaj z pięknymi obrazkami. Ten deszcz dodał obrazowi telewizyjnemu niewątpliwej urody. Kto wie, czy ten potężny deszcz nie przeszkodzi w dalszym rozgrywaniu tych mistrzostw. Tymczasem mamy tabelę. Billy Hamill, Greg Hancock 3,2 punkty, a więc w sumie 5. Amerykanie idą za ciosem. Duńczycy tylko jeden punkt. Amerykanie mają tych punktów w sumie już 18. Zdecydowane prowadzenie. No a Duńczycy tylko 9. I co ciekawe, tutaj o ile Amerykanie i Szwedzi powinni walczyć o tytuł mistrzowski, o tyle o brązowy medal, trwa zacięta walka i do tej walki z powodzeniem mogą włączyć się Polacy, gdyż mają 7 punktów, a Niemcy, Duńczycy, którzy są przed nimi, mają tych punktów 9. Za nami 11 wyścig, przed nami kolejny 12. No właśnie, organizatorzy starają się jak najszybciej przeprowadzać te wyścigi. Czekamy na to, co zdarzy się na torze. Już wyjeżdżają zawodnicy i nie dziwię się. Próbujemy rozegrać te zawody jak najszybciej, mówi Ole Olsen. Jeszcze raz oto klasyfikacja. Amerykanie idą na mistrzostwo zdecydowanie tuż przed Szwedami. To są te dwie ekipy, które zapowiadały, że będą walczyć o tytuł mistrzowski. I tu jest dalej ciasno. Duńczycy, Niemcy, Polacy, Czesi i te drużyny będą walczyły o brązowy medal. Nie liczą się zupełnie Węgrzy. Ale oto bardzo szybko zawody są przeprowadzane. W tej chwili deszcz troszeczkę mniejszy i przed nami wyścig 12. Wyścig, właściwie pojedynek Czechów, którzy mają 7 punktów, z Niemcami, którzy tych punktów mają 9, a więc między innymi walka o ten brązowy medal. Antonin Kasper, Marian Giraud kontra Robert Barth i Gerd Riss, albo Matthias Kröger. Zaraz przyjrzymy się dokładniej zawodnikom, którzy ustawiają się na starcie, ale z naszego polskiego punktu widzenia najlepiej byłoby, żeby ten wybieg zakończył się remisem 3-3. To by dawało większą szansę dla Polaków na wyprzedzenie którejś z tych ekip, bądź to Czech, bądź Niemiec. No. Warunek oczywiście jeden, że Polacy będą zdobywać kolejne punkty i to więcej niż w poprzednich swoich startach. A więc ekipa Czech, kaski czerwony i niebieski, ekipa Niemiec, kaski biały i żółty. W kasku białym powinien pojechać Barth, ale powinien wystartować z toru drugiego, tymczasem Barth pojechał na tor trzeci, a w żółtym kasku nie jeździ już Riss, lecz Kröger. I Kröger spisuje się nadspodziewanie dobrze, jedzie na miejscu pierwszym, natomiast ma problemy z utrzymaniem trzeciej pozycji Robert Barth. No i jakbym sobie to dobrze zaplanował. Jedzie na pierwszym miejscu Kröger, potem dwaj Czesi, Antonin Kasper i Marian Giraud, a jako ostatni Robert Barth. I to jest, jak to się mówi, woda na nasz płyn. 3-3 w tym biegu, nic ciekawego tutaj się nie dzieje. Daleko hen do przodu odjechał Kröger, jakby w ogóle w innych warunkach poruszał się po tym torze. Potem dwaj Czesi jadący za nim i ostatni w tym biegu Robert Barth. A więc 3-3. Bardzo korzystna sytuacja dla Polski. 3 punkty wywalczone przez Krögera, 2 przez Kaspera, 1 przez Girouta, a Robert Barth, który startował tutaj z drugiego pola startowego, no, nie spisał się tak, jakby należało oczekiwać. Raz jeszcze powtórka startu. I dobra jazda Krögera na dystansie 12 biegu.
Start wygrała zresztą para niemiecka bardzo wyraźnie. I Kreger, i Bart. No ale potem zaplątał się w tym pierwszym łuku Bart. A więc obie reprezentacje podzieliły się punktami. 3 punkty Niemcy, 3 punkty Czesi. W ten oto sposób Czesi mają tych punktów 10, Niemcy punktów 12, a więc są przed Polską, ale mają o jeden wyścig więcej. Czesi i Niemcy wyścigów mieli 4, a Polacy jak na razie 3. Zobaczymy, jak spiszą się w kolejnym, ale to dopiero 2 wyścigi naprzód. W wyścigu 14 Polacy wystartują i będą mieli łatwego przeciwnika. Najgorszy zespół tych mistrzostw jak na razie Węgrów. A za chwilę wyścig 13 właśnie. 13 i bardzo ciekawy pojedynek. Skandynawski, szwedzko-duński. Jeżeli Szwedzi chcą myśleć o złotym medalu, muszą z Amerykanami oczywiście powalczyć, ale muszą w tym chociażby najbliższym wyścigu zdobyć jak największą liczbę punktów. Jeżeli wygrają wysoko, to znów sytuacja jest korzystna dla polskiego zespołu w aspekcie walki Polaków o brązowy medal. I mamy właśnie wyścig 13. Za chwilę Tony Rickardson, Jimmy Nielsen, no i Hans Nielsen, Brian Karger. No więc będzie ciekawa walka. My oczywiście liczymy na to, że Tomasz Golob wraz z partnerem, bo w tej chwili trudno nam przewidzieć, czy wróci na tor Jacek Golob, czy też pojedzie Robert Dados, będą mieli dość łatwą sytuację z Węgrami. Ale teraz musimy przyjrzeć się temu, co będzie się działo w wyścigu 13. Tony Rickardson, kaski czerwony i niebieski to Szwedzi, kaski biały i żółty to Duńczycy. A więc Szwecja, Dania, bieg 13. Bieg 13. I czekamy na moment startu. Ruszyli. I mamy dwie zmiany w tym wyścigu, które dostrzegamy dopiero teraz. W drużynie Danii jedzie Brian Andersen, natomiast w zespole Szwecji jest Peter Karlsson. A więc Peter Karlsson i Brian Andersen. I na czele w żółtym kasku jest Brian Andersen. To spora niespodzianka, atakowany i to bardzo ostro przez Hansa Nielsena. Nie, przepraszam, to nie jest Hans Nielsen. To jest jadący z numerem 17 Peter Karlsson w kasku czerwonym. No a dalej ci, którzy regularnie dotychczas pojawiali się na torze, a więc w kasku białym Jimmy Nielsen, który przyjechał na metę jako trzeci. Hans Nielsen, przepraszam, który przyjechał na metę jako trzeci. I o kolejności jeszcze za chwilę, a na razie popatrzmy, wejście w pierwszy łuk. I tutaj para szwedzka była przez chwilę na czele, ale potem to się wszystko pozmieniało. Jednak warunki są bardzo trudne. Oto zwycięzca tego biegu, Brian Andersen, który wprawdzie
zmoczony, umarusany, ale na pewno zadowolony ze swojego występu w tym wyścigu. Duńczycy wygrali ten bieg 4-2, a więc mają już 13 punktów na koncie. Uciekają Polakom, a Szwedzi dzięki tym dwóm punktom mają w sumie 15, no i trochę im Amerykanie uciekli. To był wyścig 13, a za chwilę 14. Polacy kontra Węgrzy, a więc Tomasz Golob, Robert Dados kontra Adorian i Sándor Tihanyi. No i muszą Polacy tutaj wygrać 5-1, będą mieli wtedy 12 punktów i będą mieli kontakt z tą grupą zespołów, które walczą o brązowy medal. A więc Węgry kontra Polska. Widzimy czerwony to jest właśnie. Tomasz Golob. Oczywiście zawodnik numer jeden, jeśli chodzi o reprezentację Polski w tym i nie tylko w tym turnieju. W kasku niebieskim, jeśli dobrze zauważyłem, tak, to jest Robert Dados. Coraz trudniej doszukać się bieli na jego kombinezonie, ale to jest Robert Dados. Przy czym Tomasz Golob zamienili się i Robert Dados zamienili się miejscami na torze. Zwykle czerwony kask powinien znaleźć się na pierwszym polu startowym, ale tam jest w kasku niebieskim Dados. A więc Dados, potem Adorian, potem Tomasz Golob i Sándor Tihanyi. No i wreszcie jest to, na co czekaliśmy. Polska para na czele. Golob po zewnętrznej. Tuż przy krawężniku jedzie Robert Dados, ale Węgrzy są niebezpiecznie blisko. Niebezpiecznie blisko polskiego mistrza świata juniorów są zawodnicy z Węgier. Teraz chyba jednak powinien trochę im uciec. Powinien trochę odskoczyć. Jak gdyby został, żeby pomóc partnerowi z drużyny Tomasz Golob. Golob daleko po zewnętrznej. Obejrzał się, gdzie jest Robert Dados, jak też sobie radzi partner z drużyny. Dobrze sobie radzi, dobrze. Odjechał o kilka, nawet o kilkanaście metrów od rywali. No ale nie zapominajmy, że przeciwnikiem Polaków w tym biegu jest chyba najsłabsza reprezentacja, jaka w tym finale drużynowych mistrzostw świata uczestniczy. Oj, 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 niebezpiecznie blisko zbliżył się do Dadosa przeciwnik. To jest bodajże Adorian, ale udało się. Nie, to był Tihanyi. Tym razem Tihanyi był szybszy, lepszy z węgierskiej pary. No i mamy wreszcie upragnione zwycięstwo 5-1 polskiej pary nad rywalami. Popatrzmy raz jeszcze. Czerwony kask Tomasza Goloba, uniesione w górę przednie koło motocykla Zsoltana Adoriana, a tu dobry także start Roberta Dadosa. I piękna jazda. Dados tuż przy krawężniku, Tomasz Golob nieco szerzej po torze, ale bardzo szybko, sprawnie, pewnie. No, potwierdza się stara prawda, że jeśli wygrywa się start, to potem znacznie mniej problemów ma się z dowiezieniem zwycięstwa do mety. Świetnie, Polacy. A błąd Węgra. A błąd Węgra, właśnie. Ciekawa nam się sytuacja tutaj zrobiła, a więc świetnie postąpili Polacy z tym wystawieniem do składu teraz Roberta Dadosa. Popatrzmy, Golob, Dados, 3-2 punkty, w sumie 5, Węgrzy tylko z jednym punktem, a to oznacza, że Węgrzy już zupełnie się nie liczą, mają tylko 4 punkty, ale co ważne, Polacy, mając 12 punktów, podobnie jak Niemcy, walczyć będą z Duńczykami o brązowy medal. Niemcy i Polacy 12 punktów, Duńczycy 13. No może jeszcze włączą się do tej walki Czesi, mają 10 punktów, ale na pewno te trzy zespoły, Dania, Polska, Niemcy, powinny walczyć. Co ciekawe, Szwedzi tylko mają 2 punkty więcej od Duńczyków, a 3 od Polaków i Niemców. Mają tych punktów 15, a więc walka nawet o ten srebrny medal jeszcze się nie skończyła. Na razie Amerykanie 18 punktów, Szwedzi 15 punktów, Duńczycy 13, a zaraz za nimi Niemcy i Polacy z dorobkiem 12 punktów. Powtórka 14 biegu, start do tego wyścigu i polska para Tomasz Golob i Robert Dados już w przodzie. Ach, jak trudne są warunki na torze. Przy padającym deszczu, w tym grzęzawisku, jakim stał się tor Wojens, zwłaszcza
na zewnętrznej części nawierzchni toru. Trudno o jakąś finezyjną jazdę, o perfekcyjne panowanie nad motocyklem, no ale kto wygrywa w takich warunkach? Ci, którzy mają po pierwsze dobrze przygotowany sprzęt, ale także ci, którzy dysponują znakomitą techniką jeździecką. A tej Tomaszowi Golobowi, jak wiadomo, nie brakuje. Do końca zawodów pozostało jeszcze 7 wyścigów, przed nami 15 wyścig. Pojedynek amerykańsko-niemiecki. Oczywiście, jeżeli Amerykanie tutaj wygrają, to będą bardzo blisko już złotego medalu. A żebyśmy my się cieszyli tutaj z tego wyścigu, no to Amerykanie rzeczywiście powinni wygrać, bo wtedy Niemcy nam nie uciekną. Amerykanie Hancock Hamill kontra Niemcy Rees i Krager. Amerykanie w kaskach ciemnych, w czerwonym Hancock, w niebieskim Hamill, a Niemcy w kasku białym i żółtym. No i zobaczymy. Tak, z tym, że w kasku białym z numerem 9 na zewnętrznym torze, o właśnie, widzimy go teraz dokładnie, to jest Robert Barth. W kasku żółtym jedzie Krager. On już na stałe, widać, zastąpił Gerda Risa. No i jakby zgodnie z naszymi oczekiwaniami i zgodnie z tym, na co liczyliśmy. Niemcy zostali daleko w tyle już po pierwszym łuku. Teraz po drugim wirażu ta przewaga pary amerykańskiej Grega Hancocka i Billy Hamilla jest jeszcze większa. No to jest różnica nie jednej, a dwóch, a może i trzech klas. No ale to wynika z wszelkich porównań, jakie można by dokonywać na korzyść Amerykanów, czy też na niekorzyść zawodników niemieckich. Hamill i Hancock to medaliści mistrzostw świata, indywidualnych mistrzostw świata. O tym już wspominaliśmy. W tym sezonie może nie radzą sobie najlepiej. Znacznie słabszy jest Team Exide, który wspólnie tworzą. No ale to ciągle zawodnicy wielkiej klasy, a różnice klas między Billym Hamillem i Gregiem Hancockiem, a Barthem i Krögerem widać aż nadto wyraźnie, o właśnie w tym momencie na linii mety 15 biegu drużynowych mistrzostw świata, które rozgrywane są w koszmarnie trudnych warunkach w Wojenc. Gratulują sobie nawzajem Hancock i Hamill, cieszą się ogromnie ze swojego zwycięstwa. Popatrzmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Już na starcie to było widać, że Amerykanie ruszyli w tempie pociągu ekspresowego, a w momencie, kiedy już oddalali się spod maszyny startowej, dopiero ruszyli zawodnicy niemieccy Krager i Barth. Bardzo, bardzo się tutaj na starcie do tego wyścigu spóźnili. Popatrzmy raz jeszcze. O właśnie. Hamill już jechał. Hancock już jechał, a dopiero puszczał sprzęgło Kregę. No a potem właśnie płynne operowanie manetką gazu. Trzymanie tego gazu, nie zwalnianie tempa, jest chyba kluczem do dobrej jazdy na dystansie w tak trudnych warunkach. Uciekają Amerykanie, uciekają rywalom, mają już 23 punkty, dzięki m.in. kompletowi punktów w tym wyścigu. Aż 3 razy Amerykanie kończyli swój wyścig wygraną 5-1. Szwedzi tylko raz wygrali 5-1. A więc Amerykanie i daleko, daleko za nimi Szwedzi. Za nami wyścig 15, no a przed nami 16. W błyskawicznym tempie to się wszystko toczy. I oto mamy Czechów w pojedynku z Duńczykami. Raczej tutaj Duńczycy powinni sobie poradzić łatwo z Czechami. Choć Czesi tutaj pokazali w drugim swoim wyścigu, kiedy to wygrali 5-1 z Węgrami. No zobaczymy. A więc Kasper Jiroud w pojedynku z prawdopodobnie Andersenem i Nielsenem. Tak, tak. Andersen już chyba na stałe zastąpił Briana Kargera w składzie ekipy duńskiej. Karger wprawdzie wygrał finał interkontynentalny Mistrzostw Świata i w przyszłym roku będzie startować w cyklu Grand Prix, no ale w tym dniu chyba po prostu nie ma najlepszej dyspozycji. W tak trudnych warunkach Karger się nie sprawdza, a za to skutecznie zastąpił go Brian Andersen.
A więc czerwony kask Hansa Nielsena, niebieski i numer 20 na plastronie to Andersen, numer 3 biały kask Antonin Kasper, drugie pole startowe i kask żółty, czwarte pole startowe to Marian Giraud. Więc tutaj oprócz tej zmiany Andersena innych zagrywek taktycznych nie ma. Zgodnie z zasadami i z prawidłami wszelkimi czerwony kask to tor pierwszy, niebieski kask trzeci, biały kask to pole drugie startowe i kask żółty, a więc Giraud na czwartym polu startowym. No i ostatnie przygotowania, teraz ładne ujęcie kamery znad taśmy. Ruszyli i czerwony kask Hansa Nielsena i niebieski kask Briana Andersena na czele. Nie radzą sobie tak dobrze Czesi, jak zwłaszcza można było się spodziewać po Antoninie Kasperze. Oj, dziwną rzecz zrobił Hans Nielsen. Na prostej pozwolił sobie na błąd, który mógł go drogo kosztować. Na razie po prostu Brian Andersen oddalił się od Hansa Nielsena od dobrych kilka, może nawet kilkanaście metrów. Zbliżył się za to do Nielsena Antonin Kasper. Czy był to błąd zawodnika? Myślę o Hansie Nielsenie, czy też może zaczął szwankować jego motocykl. Okazuje się, że to nie Kasper jedzie na trzecim miejscu, lecz Giraud. Giraud w tym wyścigu jest lepszy od swojego starszego, ale też i bardziej utytułowanego partnera z drużyny. Jedno nie ulega wątpliwości. Zwycięstwo należy się Andersenowi, drugi na metę przyjeżdża Nielsen, potem Giraud i Kasper i pewne wysokie zwycięstwo 5-1 pary duńskiej nad drużyną czeską. Powtórka startu. Bardzo dobrze ruszył ze startu Andersen, ale i to ciekawe, z czwartego pola startowego Giraud niewiele mu tutaj ustępował. Nieco przestraszył się szarżującego Andersena Czech. On miał problemy na starcie Antonin Kasper. Przy wejściu w pierwszy łuk widać było, że już praktycznie nie walczy. No, ale okazuje się, że jeśli wyskoczyło się z tej kolejny, które są coraz głębsze na torze, to co zdarzyło się teraz przed chwilą Nielsenowi, to trudno utrzymać motocykl na właściwym torze jazdy. No i cóż, jeden punkt mają Czesi, a więc w sumie mają tych punktów 11, to oznacza, że mniej niż Polacy, Polacy 12. Za to Duńczycy komplet punktów w tym wyścigu, 18 w sumie, no i cóż, walczą o tytuł jeszcze nawet wicemistrzowski. Wydaje się, że Amerykanie są poza zasięgiem, 23 punkty, Duńczycy w tej chwili 18, a Szwedzi na miejscu trzecim z 15 punktami. I kolejny, bardzo szybko prowadzony jest ten turniej. Kolejny wyścig, wyścig 17, kaski czerwony i niebieski to Szwedzi, Tony Rickardsson, Jimmy Nielsen, a rywalem ich Polacy. Tomasz Golob, Robert Dados, bardzo szalenie trudne zadanie stoi przed Polakami. No, wydaje się, że ten mecz trudno będzie tutaj wygrać, ale myślę, że biorąc pod uwagę formę Tomasza Goloba, jest szansa tutaj na remis. Zobaczymy, jak pojedzie Robert Dados w tym wyścigu. Tomasz Golob w kasku białym, ustawiony na czwartym polu startowym. Powinien być ustawiony, bo odjechał właśnie spod maszyny startowej. Teraz wraca 13 numer startowy Tomasza Goloba. W czerwonym kasku i w kasku niebieskim to są oczywiście Szwedzi. Raz jeszcze realizator pokazuje nam Tomasza Goloba. No i żółty kask Roberta Dadosa. Kask biały Tomasz Golob. Nie kwapią się Szwedzi z dojechaniem do maszyny startowej. No i czekamy na... Aha, słusznie. Nie kwafił się z podjazdem do maszyny startowej Jimmy Nielsen w kasku niebieskim, bo uznał, że
nieco za blisko jego pola startowego ustawił się Robert Dados. Nie jeździ już w tych zawodach Tony Rickardson, zastępuje go Peter Carlson. Okazało się, że trudy tego meczu, tych zawodów dały się Rickardsonowi we znaki, a może po prostu nie chciał zbyt wiele ryzykować. Przecież leżał w jednym z wyścigów, a to na pewno do przyjemności nie należy. A więc Szwecja, Polska, Polacy w kaski biały i żółty. A i nie miał miejsca do złożenia się w pierwszym łuku Tomasz Golob. Jak z tego wybrnął? Znakomicie! Wspaniale spisał się tutaj Tomasz Golob. Mieli problemy wszyscy trzej. Tylko jadący w kasku niebieskim Jimmy Nielsen jest daleko w przodzie. Ale i Golob, i Dados, i Carlson nie mogli sobie poradzić w tym pierwszym łuku. Najszybciej zorientował się, w co jest grane Tomasz Golob. I jechał do krawężnika, popchnął hen do przodu i teraz Golob jest na miejscu drugim. No ale cóż z tego, kiedy zbliża się do niego, zbliża się do niego Peter Carlson, teraz zaatakuje po wewnętrznej. Czy uda się ten atak Szwedowi? Chyba jednak nie, na pewno nie. Przecież Tomasz Golob wie, jak radzić sobie w tak trudnych sytuacjach. A przy tym, co trzeba wyraźnie powiedzieć, pomimo padającego deszczu chwilami, ten tor, zwłaszcza na wewnętrznej części, jest o wiele bardziej przyczepny, niż by się należało tego spodziewać. Drugie miejsce Tomasza Goloba, niestety dopiero czwarte miejsce Roberta Dadosa. Za to wygrał ten bieg Jimmy Nielsen, a Peter Carlson przyjechał na miejscu trzecim, a więc przegraliśmy ze Szwedami 2-4. Popatrzmy, bo to będzie bardzo ciekawa sytuacja w pierwszym łuku. Bardzo równo wjechali w pierwszy łuk. Niebieski kask to jest Jimmy Nielsen, a tutaj pozostali zawodnicy. O właśnie, ma problemy ze złożeniem się w pierwszym łuku Tomasz Golob. Teraz Peter Carlson, jadący w czerwonym kasku, zablokował nieco Roberta Dadosa. Dados musiał zamknąć gaz. Wyczekał w odpowiedniego momentu Tomasz Golob. Zjechał do krawężnika i w ten sposób przedarł się na drugie miejsce. Jeszcze raz. Tutaj niewątpliwie wygrany start przez Jimmy'ego Nielsena. No a po tych kłopotach w pierwszym łuku świetnie sobie poradził Tomasz Golob. Widać, że nie traci zimnej krwi w najtrudniejszych nawet momentach. Przyjechał na drugim miejscu. A więc zwycięstwo Szwedów 4-2. Oznacza to, że Szwedzi mają już 19 punktów. O punkt więcej niż Duńczycy, którzy mają 18. Polacy są na miejscu czwartym z 14 punktami. No to oznacza, że raczej Polacy tutaj już medalu nie zdobędą. W tym swoim ostatnim wyścigu, co prawda, zmierzą się z Czechami, ale Duńczycy walczą z Węgrami. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten mecz Duńczycy przegrali. No Polacy w przypadku porażki Duńczyków by musieli wygrać z kolei 5-1. A więc medale się rozstrzygną pomiędzy Amerykanami, Szwedami i Duńczykami, a tymczasem wyścig kolejny, wyścig 18 i oto Amerykanie, którzy już mogą sobie zapewnić tutaj tytuł mistrzowski w pojedynku z Węgrami. Trudno wyobrazić sobie tutaj inny wynik niż 5-1 dla Amerykanów. Hancock Hamill kontra Adorian i Tihani. Amerykanie w kaskach białym Hancock, żółtym Hamill, natomiast Adorian ma kask czerwony, a Sándor Tihani kask niebieski. Rzeczywiście, każdy inny wynik od 5-1 dla Amerykanów byłby wielką niespodzianką. No ale różne rzeczy się zdarzają. Ten wyścig zapewne przypieczętuje złoty medal drużynowych mistrzostw świata w 1998 roku dla Amerykanów. Ruszyli i zgodnie z oczekiwaniami. Team Excite, czyli drużyna Stanów Zjednoczonych, Greg Hancock i Billy Hamill są na czele, a Węgrzy stanowią zaledwie odległe tło dla wspaniale jadących Amerykanów. Trzeci jest Zoltán Adorian w kasku czerwonym, a Sándor Tihani w kasku niebieskim jedzie hen daleko z tyłu, no, prawie pół okrążenia za Amerykanami. Billy Hamill pierwszy w żółtym kasku, za nim Greg Hancock, potem hen daleko z tyłu Adorian, a jeszcze dalej
To już jest różnica, no, prawie pół okrążenia jest Sandor Tichań. No i można teraz tylko porównywać właściwie. O, tak. Jeśli już się jest w ostatnim łuku i jest się pewnym swego, to można nawet oderwać na chwilę rękę od kierownicy i pozdrowić publiczność. Cieszy się Billy Hamill, cieszy się Greg Hancock i my też wiemy, skąd bierze się ta radość. Oto bowiem amerykańska para odnosi sukces, jaki sobie postawiła przed tymi zawodami. Zdobyli drużynowe mistrzostwo świata na ten rok. To już jest pewne, 28 punktów, Szwedzi mają 19, a gdyby zdobyli w ostatnim wyścigu 5, to mieliby tych punktów najwyżej 24. A więc pewny sukces drużyny amerykańskiej, która się odgrażała, że zdobędzie tutaj mistrzostwo świata. No i nastąpiła rehabilitacja za ten nieudany sezon w występach indywidualnych, zwłaszcza w Grand Prix. Na razie Amerykanie tam zajmują miejsce 5., 6. Tutaj potwierdzili swoją formę z ubiegłego roku, kiedy to zdobyli tytuł mistrzowski i wicemistrzowski indywidualnie. Tak. O ile tytuł mistrzowski jest już pewny, pewne jest to, że Amerykanie wygrają, o tyle ciekawa walka czeka nas o wicemistrzostwo świata. Szwedzi 19 punktów, Duńczycy 18. Tu widzimy jeszcze raz wyniki tego biegu, a Szwedzi i Duńczycy mają tylko jeden bieg przed sobą. Szwedzi będą walczyli z Niemcami, na pewno tutaj wygrają, podobnie jak Duńczycy, którzy spotkają się z Węgrami. A to wspaniały gest pozdrawiający publiczność Billy Hamill. No i fetująca zwycięstwo ekipa Stanów Zjednoczonych. Do partnerów, do Billy'ego Hamilla i do Grega Hancocka dołączył rezerwowy w tej imprezie Sam Ermolenko, najstarszy z tej grupy, najbardziej doświadczony zawodnik o wielkim stażu, wielkich także możliwościach. A tu proszę, jak precyzyjnie potrafią jeździć Amerykanie. O, właśnie tak. Ładny gest, zrozumiała radość. No, nie może być po prostu inaczej, kiedy się zdobywa mistrzostwo świata. Jeszcze raz przypomnę słowa coacha drużyny amerykańskiej, pana Eastera, który powiedział, jeśli nie wygramy mistrzostwa świata, to lepiej byłoby, żebyśmy się nie urodzili. Bardzo, bardzo stanowczo powiedziane, mocno powiedziane i świadczyło to jednocześnie także o wielkiej determinacji ekipy amerykańskiej w tych zawodach i o wielkiej woli zwycięstwa, którą prezentowali i nie ukrywali tego zarówno sami zawodnicy, jak i szefowie ekipy. No proszę, taka rola także może przypaść rezerwowemu, sprzątający w boksie ekipy amerykańskiej Sam Ermolenko. A do swojego już decydującego, ostatniego wyścigu, który może przesądzić o tym, że Polacy zajmą w tych mistrzostwach 4. miejsce, bo na brąz już szans nie mają, przystępują właśnie nasi reprezentanci. Pojedynkiem kończą z Czechami. Tomasz Golob, Robert Dados w kaskach jasnych, a więc w białym i żółtym, kontra Antonin Kasper i Marian Jirot. Czesi do tej pory zdobyli 11 punktów, Polacy mają 14 punktów. No i w przypadku dobrego występu Polacy mogą sobie zapewnić tym występem 4. miejsce w Mistrzostwach Świata Wojens. Wrócił do polskiej reprezentacji Jacek Golob. Tym razem na torze nie mamy Roberta Dadosa, lecz w żółtym kasku tuż przy ogrodzeniu. O, właśnie starszy, nieco tylko starszy od Tomasza, jego brat Jacek Golob, aktualny mistrz Polski. A więc 4. pole startowe Jacka Goloba, 2. pole startowe Tomasza Goloba. Na pierwszym polu startowym tuż przy krawężniku jest Antonin Kasper, a na 3. polu startowym w niebieskim kasku Marian Jirot. Mamy więc Tomasza Goloba w kasku białym, Jacka Goloba w kasku żółtym i parę czeską, no ale jeszcze nie dojdzie do startu, bo nieco źle ustawiony na swoim polu startowym był Marian Jirot. A więc ostatni występ Polaków, 19. bieg,
Jeszcze raz musi zmienić miejsce startu Marian Iroud, ale to dość uparty zawodnik. No, tym razem sędzia podprowadzający zgodził się z Czechem, pozwolił mu stanąć tam, gdzie sobie Marian Iroud wymarzył. I ruszyli. Tym razem dobry start Jacka Goloba, gorszy znacznie Tomasza, ale to chyba Tomasz wyjdzie zwycięsko z tej potyczki. Nie, nie, popatrzmy, na czele jest Antonin Kasper, drugi jest Tomasz Golob, trzeci jedzie Marian Iroud i jako ostatni podąża Jacek Golob. Nie najlepsza postawa Jacka Goloba, teraz piękny atak Tomasza, który wyprzedza Czecha Antonina Kaspera. No ale żeby tak w ślady brata poszedł Jacek Golob, to byśmy byli w pełni szczęśliwi. Tomasz Golob jako pierwszy, potem dwaj Czesi, Kasper i Iroud, a Jacek Golob, no trudno powiedzieć, że próbuje nawiązać walkę. Nie, bo on nie tylko nie walczy, ale nawet nie zbliża się do Czechów, którzy jadą przed nim. Tomasz Golob potwierdza swoją wielką klasę, umiejętność walki w każdych warunkach i pełne panowanie nad motocyklem w każdej części toru. I uniesione w geście triumfu koło motocykla Tomasza Goloba, który zwycięża w tym biegu. No cóż z tego, skoro jego brat Jacek przyjechał ostatni, para czeska zajęła miejsca drugie i trzecie, co w efekcie daje tylko remis reprezentacji Polski w konfrontacji z drużyną Czech w ostatnim występie naszych zawodników w tegorocznym finale drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu. Ostatnie metry tego biegu w wykonaniu Tomasza Goloba. Ładne, efektowne, tak jak i jazda Tomasza i w tym, i w innych wyścigach. To był moment, w którym Tomasz Golob zauważył, że nieco zwolnił, wyjechał troszkę za daleko na zewnętrzną Antonin Kasper. Zresztą w pewnym sensie ci zawodnicy są o tyle podobni, że obaj lubią jeździć dość szeroko po torze, a tę umiejętność, jak się okazało, Tomasz Golob ma znacznie lepiej opanowaną od Czecha. To bardzo sprytnie Tomasz Golob jechał. Wyjechał zewnętrznym kołem minimalnie na tę część toru, gdzie jest mniej przyczepna nawierzchnia i pojechał bardzo, bardzo szybko. Tomasz Golob jest jednym z najlepszych zawodników tego turnieju, jeżeli chodzi o występ indywidualny. Ma w tej chwili 15 punktów. Tyle zdobył Tomasz Golob w swoich sześciu wyścigach w dzisiejszym dniu. A więc mecz z Czechami zakończony rezultatem 3-3. Czesi w sumie 14 punktów zakończyli już występ. Polacy również kończą występ z dorobkiem 17 punktów. I teraz, czy utrzymają czwarte miejsce, to będzie zależało od tego między innymi pojedynku, bo oto drużyna niemiecka walczy ze Szwedami. Szwedzi z kolei walczą o srebrny medal z Duńczykami. Mają 19 punktów, Duńczycy 18. No i tutaj będzie zapewne szalona walka do końca, ale Szwedzi w tym meczu z Niemcami powinni łatwo wygrać. 5-1. Chociaż jeżdżą bez Tony'ego Richardsona, który po tym upadku na początku imprezy musiał z zawodów się wycofać. A więc Jimmy Nielsen, Peter Karlsson w jasnych kaskach, białym i żółtym ze strony szwedzkiej. Oto właśnie Peter Karlsson, a w drużynie niemieckiej Robert Barth i Matthias Kreger. Czerwony i niebieski kask. A więc Szwedzi w pojedynku z Niemcami. No i rzeczywiście należy oczekiwać wysokiego, czyli podwójnego zwycięstwa Szwedów. No ale czy to się potwierdzi, za chwilę będziemy się mogli przekonać. Czerwony i niebieski kask to Niemcy, biały i żółty Szwedzi i już wiadomo, że Szwedzi są na czele. Jimmy Nielsen w żółtym kasku przy krawężniku. Nieco szerzej w kasku białym Peter Karlsson, który jak gdyby chciał pokazać swojemu partnerowi z drużyny, że wcale nieprzypadkowo został wstawiony tutaj do składu jako najpierw rezerwowy, a teraz, jak się okazuje, jako podstawowy zawodnik ekipy Szwecji. Peter Karlsson, podobnie jak jego brat Mikael, defekt motocykla Kregera, już tylko trzech żużlowców jest na torze. Peter Karlsson, podobnie jak jego brat Michael,
jeździli już w Grand Prix, w indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu, a w przyszłym roku, w roku 99, Peter Carlsson, podobnie jak Brian Carger, zaprezentuje się w walce o indywidualne mistrzostwo świata. Na razie ładna postawa Szwedów w przedostatnim, 20. biegu, zwycięstwo Carlsona przed Nielsenem, no a trzecie miejsce zajął osamotniony Bart, bo Kröger, którego właśnie widzimy, biegu nie ukończył. A więc 5-1, pewne wysokie zwycięstwo Szwedów. Raz jeszcze powtórka startu. Bardzo dobrze ruszył ze startu Jimmy Nielsen. Dobrze także pojechał Carlsson. I już w pierwszym łuku szwedzka para była wyraźnie przed rywalami. I tu umiejętność szybkiej jazdy po łuku. Przednie koło poruszało się po tej ubitej, twardej nawierzchni, natomiast tylne koło motocykla Petera Carlssona, tam gdzie nawierzchnia była nieco luźniejsza, tam gdzie ta przyczepność była znacznie większa. I raz jeszcze start. Bardzo dobra jazda Jimmy'ego Nielsena na pierwszych metrach po starcie i potem równie dobra Petera Carlssona na dystansie. Zwycięstwo Szwedów 5-1 i oto wszystko jest jasne. Mistrzami świata w tym momencie już można powiedzieć są Amerykanie. Wicemistrzami na pewno Szwedzi, bo oto mają 24 punkty. Duńczycy przed swym ostatnim wyścigiem mają tych punktów 18. Gdyby zdobyli 5, a więc gdyby wygrali ten pojedynek 5-1, mieliby 23 i nie mają szans, żeby Szwedów wyprzedzić. Duńczycy na pewno są brązowymi medalistami. Na czwartym miejscu zawody na pewno ukończą Polacy z dorobkiem 17 punktów. A właśnie w tym ostatnim, właściwie już można powiedzieć o pietruszkę wyścigu, spotkają się Duńczycy z Węgrami, którzy na pewno zajmą w tym turnieju ostatnie, 7 miejsce. Na razie mają punktów 5. Raczej nie należy sądzić, żeby się wzbogacili o kolejne. Duńczycy pojedynek ten powinni wygrać, a więc na koniec w kaskach czerwonym i niebieskim Hans Nielsen, Brian Andersen kontra Węgrzy w kasku białym i żółtym Zoltán Adorján i Sándor Tihanyi. Ostatni bieg tych zawodów. Fatalnego psikusa sprawiła nam wszystkim pogoda. To dzięki temu, że albo wskutek tego, że padało tutaj w Wojens bardzo, bardzo mocno i przedwczoraj, i wczoraj, i jeszcze dzisiaj wielokrotnie, nawet podczas samych zawodów, przechodziły nad Wojens ciężkie, ciężkie chmury, z których lało się wiele, wiele deszczu. Te zawody właśnie tak, a nie inaczej przebiegały. Tym niemniej warunki na torze dla wszystkich były jednakowe, no i nie mogą ani jedni usprawiedliwiać, żadna z drużyn nie może usprawiedliwiać takiej czy innej postawy tym, że było trudno, bardzo trudno albo w ogóle fatalnie. No i ruszył ostatni bieg i zgodnie z naszymi oczekiwaniami para duńska Hans Nielsen, czerwony kask, i Brian Andersen na czele, a o kilkanaście metrów za nimi próbuje dogonić Duńczyków Adorján i Tihanyi. Ale to na pewno się nie uda. A więc zgodnie z oczekiwaniami prowadzą Duńczycy. Jeśli nie zdarzy się nic nieoczekiwanego, jeśli nie przytrafi się defekt któremuś z nich, to dowiozą 5 punktów do mety i zakończą podwójnym zwycięstwem swój udział w tych zawodach. Hans Nielsen, znakomity Duńczyk, zdobędzie swój upragniony 23. złoty medal mistrzostw świata. To będzie piękne ukoronowanie jego kariery, chociaż w tym wyścigu zajął 2. miejsce. Wygrał Brian Andersen. No i przewidywane, oczekiwane podwójne zwycięstwo Duńczyków w ostatnim biegu w pojedynku z drużyną Węgier. I oto już jest wszystko jasne. Mamy za sobą drużynowe mistrzostwa świata. Wojens
Mistrzami świata Amerykanie 28 punktów, wicemistrzami Szwedzi 24 punkty, brązowy medal Duńczycy tylko o punkt za Szwedami. Ale przypomnijmy, że przez większą część zawodów Szwedzi jechali bez Tomiego Richardsona, nowo kreowanego mistrza świata. Kto wie, gdyby może on do końca jechał, może wówczas Amerykanie tak łatwo nie zdobyliby tytułu mistrzowskiego, tym bardziej, że przecież w pojedynku amerykańsko-szwedzkim w wyścigu ósmym właśnie jeszcze z Tomem Richardsonem, ale wtedy on zajął już ostatnie miejsce, padł remis. Polacy na czwartym miejscu, 17 punktów. Średni występ polskiego zespołu, tu jeszcze mam raz wyniki tego ostatniego biegu. Andersen, Nielsen przez 5 punktów przed Adorianem i Tihanim. Ex aequo, miejsce piąte zajęli Czesi i Niemcy. No a na ostatnim z zaledwie 6 punktami są Węgrzy. Oto jeszcze raz klasyfikacja drużynowych mistrzostw świata na sezon 98. Najgorsze miejsce z możliwych uzyskała tutaj Polska. Miejsce pierwsze poza podium. No ale trzeba przyznać, że proszę zwrócić uwagę, 17 punktów ma Polska, z tego Tomasz Golob zdobył ich 15. No to jeśli trzyosobowa reprezentacja zdobywa 17 punktów, jeden zawodnik zdobywa 15, dla pozostałych przypada ile? 2. Nie ma siły, żeby więcej zwojować niż to czwarte miejsce, które przypadło nam w udziale, jeśli ma się jednego znakomitego zawodnika, zawodnika, na którym można polegać, no i pozostałych, którzy nie mieli swojego dnia. O, tak to może nazwijmy. Może lepiej by wypadli Polacy, gdyby jednak Robert Dados tutaj częściej pojawiał się na torze, być może od początku. No i także w tym ostatnim wyścigu, bo w ostatnim widzieliśmy, wszedł ponownie Jacek Golob i nic nie zwojował. Jak sądzisz, Michał, czy z parą Tomasz Golob, Robert Dados we wszystkich 6 wyścigach byśmy odnieśli jakiś większy sukces tutaj? To trudno przewidywać. Myślę, że nikt nie odpowie prawidłowo na tak postawione pytanie. Głównie dlatego, że żużel, a zawody w takich warunkach zwłaszcza, są po prostu nieprzewidywalne. Wyniki trudne do przewidzenia. Przecież nawet taki as jak Tony Richardson może też mieć słabszy dzień, co dowiódł dzisiaj. Leżał w jednym z pierwszych swoich startów. No a potem, nie wiem, albo też próbował troszkę zaoszczędzić sił na dalsze imprezy w tym sezonie, albo też po prostu spisywał się znacznie słabiej, niż by tego można było oczekiwać. Tu widzimy wywiad z Hansem Nielsenem, Duńczykiem, który zdobył swój 23 medal w karierze. Zdobywał tych medali aż tyle w różnych kategoriach. 16 medali drużynowych mistrzostw świata, 12 w mistrzostwach świata par, no i oczywiście był 4-krotnym złotym medalistą indywidualnym w 86, 87, 89, 95 roku. Najbardziej utytułowany zawodnik, 17 startów w indywidualnych mistrzostwach świata, ale Duńczycy, którzy bronili tytułu mistrzowskiego sprzed roku, wtedy wystąpili w nieco innym składzie, bo jechali wtedy oprócz Nielsena także Knudsen i rezerwowy młody, ówczesny mistrz świata juniorów Jesper Jensen. W tym roku zajęli 3 miejsce. A mistrzami na sezon 98 zostali Amerykanie. Jest to ich 5. złoty medal w drużynowych mistrzostwach świata w historii. Amerykanie do tej pory mieli też 4 srebrne medale i 5 medali brązowych. W klasyfikacji wszechczasów drużynowych mistrzostw świata zajmują miejsce 5 i są, co ciekawe, za Polakami, którzy mają 5 złotych medali, ale mają o 1 medal srebrny więcej. 5 srebrnych medali mają Polacy. Drużynę amerykańską dziś reprezentowali Greg Hancock, Billy Hamill. Rezerwowym był najbardziej zresztą utytułowany żużlowiec amerykański, mimo że dziś nie występował, Sam Ermolenko. O Gregu Hancocku wiemy, że przecież jest mistrzem świata indywidualnym, aktualnym jeszcze, brązowym medalistą mistrzostw świata z 96 roku.
dwukrotnym mistrzem świata par. Dziś zdobył trzeci swój złoty medal w drużynowych mistrzostwach globu. Wcześniej na najwyższym podium wstawał w 92 roku w Cumbrie, w 93 w Coventry. Był też brązowym medalistą drużynówki w 95 roku w Bydgoszczy. Niewiele mniejszy dorobek ma Billy Hamill. Jeżeli chodzi o drużynówkę, to jego czwarty złoty medal. Wcześniej w 90 w Pardubicach, w 92 w Cumbrie, w 93 w Coventry stawał na najwyższym podium. Dwa razy był też brązowym medalistą w 91 i 95. Jak wiadomo, indywidualnie jest mistrzem świata z 96 roku i srebrnym medalistą ubiegłorocznego Grand Prix w 97 roku. No oczywiście sama Ermolenki nie trzeba przedstawiać. Zawodnik Wybrzeża Gdańsk, również trzy złote medale drużynowe, trzy srebrne, trzy brązowe, w ogóle dziesięciokrotny uczestnik drużynowych mistrzostw świata. Był także mistrzem świata indywidualnie w 93 roku, a więc są to utytułowani zawodnicy. I świetni zawodnicy, trzeba jeszcze raz to podkreślić, a najlepszy dowód tego dali dzisiaj, bo ich jazda była niemalże pokazowa w tych trudnych, bardzo trudnych, arcytrudnych warunkach, w których inni nie radzili sobie ani tak dobrze, ani też nie byli tak bardzo jak Amerykanie umotywowani do jazdy. Może właśnie to, że w tym sezonie nie spisują się ani Hamill, ani Hancock tak dobrze w mistrzostwach indywidualnych, jakby oczekiwali, postanowili powetować sobie to i szukali tego wielkiego, wspaniałego sukcesu, jakim jest niewątpliwie zdobycie złotego medalu właśnie w drużynowych mistrzostwach świata. No i postawiony cel sobie, cel, który sobie postawili, po prostu osiągnęli. Na razie podium dla zwycięzców i trzecie miejsce zajmują Duńczycy. Nielsen, Karger i Andersen. Nielsen ma 38 lat, Brian Karger 31, Brian Andersen 27. Tym razem stają na trzecim stopniu podium, ale Duńczycy przecież w tabeli wszechczasów, jeżeli chodzi o drużynowe mistrzostwa świata, zdecydowanie prowadzą. Zdobyli tych medali aż 17, w tym 11 złotych. Za nimi są Anglicy, trzecie miejsce Szwedów, którzy dziś za chwilę staną obok nich na drugim miejscu. Oto właśnie oni. Tony Rickardson, który dzisiaj musiał wcześniej zakończyć zawody. Jimmy Nielsen i Peter Karlsson. Ja myślę, że najbardziej zawiedzeni to chyba są jednak Duńczycy. Na własnym torze, wobec własnej publiczności, pewnie chcieli zdobyć tytuł mistrzowski. No ale nie zawsze udaje się wszystko zaplanować, a nawet najlepsze plany może pokrzyżować i pogoda, i niedyspozycja któregoś z zawodników, i po prostu słabszy dzień. To pokazał na przykład Tony Rickardson, ale został świetnie zastąpiony przez Petera Karlssona. No i stąd wysokie drugie miejsce i srebrny medal dla ekipy Szwecji. No a teraz... na najwyższe podium wchodzi ekipa Stanów Zjednoczonych. Greg Hancock, Billy Hamill i Sam Ermolenko. O ich dokonaniach przed chwilą już Państwu powiedzieliśmy. Wypada jeszcze chyba tylko dodać to, że to są świetni zawodnicy, wspaniali sportowcy, ale także ludzie i dowcipni, i lubiący się bawić, potrafiący zresztą bawić się i swego rodzaju showmeni na torze i także poza nim. No zresztą to jest wszystko to, co mieści się w tradycji amerykańskiej i w amerykańskim sposobie podchodzenia do sportu jako źródła radości, przyjemności i pewnej frajdy w życiu. Że uprawiają sport niebezpieczny, że uprawiają sport dający na pewno wiele satysfakcji, ale także grożący niemałym ryzykiem, to zupełnie inna sprawa. Zresztą to dotyczy wszystkich obecnych na podium i tych, którzy na tym podium znaleźć się nie mogli, bo nie starczyło dla nich miejsca. Niewątpliwie jednak ekipa amerykańska dostarczyła nam dzisiaj dowodów na to, że świetnie potrafią walczyć, potrafią jeździć. A teraz posłuchajmy hymnu. Thank you.
Amerykanie na najwyższym stopniu podium, Amerykanie mistrzami świata drużynowymi na 98 rok. Ta formuła mistrzostw świata drużynowych, którą dzisiaj widzieliśmy, obowiązywała właściwie od 1994 roku, kiedy zlikwidowano mistrzostwa świata par, a drużynówkę przeprowadzało się na wzór właśnie dawnych mistrzostw świata par. Dlaczego się przeprowadzało? Otóż od przyszłego roku zacznie obowiązywać zupełnie nowa formuła. W finale wezmą udział 4 drużyny w składzie 4-osobowym plus 5 rezerwowy. Zawodnicy będą walczyli parami. Każdy zespół spotka się ze sobą dwukrotnie, za każdym razem w innym składzie. Mistrzostwa te odbędą się w Pardubicach, stąd Czesi start mają w tych mistrzostwach już zapewniony. Dziś Czesi zajęli 5. miejsce ex aequo z Niemcami. Oprócz Czechów wystartuje w tych mistrzostwach także mistrzowska drużyna z Wojens, a więc w tym wypadku Amerykanie. No a oprócz nich także zwycięzcy dwóch półfinałów. Jeżeli Anglicy i Australijczycy przystąpią do półfinałów, to być może te zespoły wreszcie zobaczymy w drużynowych mistrzostwach świata. Jeden z tych półfinałów drużynowych z udziałem Polaków jest planowany właśnie w Polsce. No i to jest szansa dla reprezentacji Polski, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli Tomasz Golob nie wystarcza za całą reprezentację, dwuosobową reprezentację Polski z trzecim rezerwowym, to co to będzie w przyszłym roku, kiedy reprezentacja będzie musiała liczyć nie dwóch z rezerwowym, lecz czterech i piątym rezerwowym. Dziś Polacy zajęli 4. miejsce, ale na drużynówce oczywiście mistrz żużel się nie kończy. Pojutrze, w niedzielę, na żywo o 16:00 w Wizji 1, mecz ostatniej kolejki Polonia Piła, Apator Toruń. Za tydzień w piątek, 18 września, z Bydgoszczy, początek o 19:30 transmisji Grand Prix Polski na żużlu ostatniej eliminacji żużlowych mistrzostw świata z udziałem oczywiście Tomasza Goloba.